Ej, szczerze nie wiem, czy nie warto tego obejrzeć. Ale godzina w dupę. Oglądałem główno, no to w, ty masz godzinę przerwy, tak zwana masz okienko. Możesz ta godzinkę z, iść z, z warty, ok? Pójdź, pogląda, jak random bruzgra gra i, czy coś tam. Masz okienko. Mój stary nie żyje 10 lat, no i dobrze, w sensie, nie że dobrze, tylko no masz teraz czas, godzinkę masz. Ja to oglądam, ty w tym czasie idziesz mu znicz postawić i wrócisz. Oglądamy. Dobra, jak będzie głupie, to wyłączę za 10 minut. Dobra? dogadanie jesteśmy. Co to jest? Odpowiedź Stanowskiego na hate. Z hejt parku. 500 zł bez ryzyka i darmowe 20 zł na mecze La Liga. Sprawdź na fuksiasz.pl. Ej, da się w tym bet tak szczerze zapytam, bo nigdy nie obstawiam poza fame. Czyli w sumie rok temu ostatnio obstawiałem. Czy da się obstawiać esport w takich rzeczach? Tak szczerze zapytam. Na przykład Terra World są. Czy się da takie rzeczy obstawiać, czy nie? Moje pytanie. Tak? Proszę bardzo, nim jest dzisiaj dla kanału sportowego Krzysztof Stanowski, żeby. Jak masa, o co chodzi? Żeby następne kilkadziesiąt minut rozmawiać o Krzysztofie Stanowskim. Nerwa reklamuje. Nie interesuję się Dziękuję Ci bardzo płaci. za to, tak? Bazal dał na golibordę 5 zł. Jak coś to odpowiada, dlaczego odszedł w 59 minucie, jak coś tam Co ty pieprzysz? a wcześniej co robi? Gapi się w ekran? Co ty pieprzysz, no? Ma to już gotowy? Uważam, że ten film nigdy nie powinien powstać. Ludzie powinni rozchodzić się, jeśli już się muszą rozejść, w zgodzie, a jeśli to jest niemożliwe, to przynajmniej bez publicznego prania brudów. Bo takie zachowania są szkodliwe szkodliwe dla wizerunku, dla biznesu. Nikomu niczego dobrego nie przynoszą. Poza... Dzięki Fatal za 50 lat. Kielko dziadek to już 50 lat, chyba pół wieku minęło, jak jeden miesiąc. No mniej więcej, tak szczerze jakbym miał opisać, jak długo miało to 50 lat, albo jak szybko, to mniej więcej jak 50 miesięcy, takie tempo. Dziękuję bardzo, 50 lat współpracy i pięknej przyjaźni z kochanym widzem, dziękuję bardzo. A ...częścią widzów, którzy lubią afery. Natomiast jeśli ktoś tego nie rozumie... Jak to, kepsią? ...jeśli coś zostało wypowiedziane, jeśli została... Ta przyjaźń, ty nie masz suba. To czemu piszesz ta przyjaźń? Nie masz suba, nie jesteś moim kolegą. Ja mówię do kolegi mojego co 50 lat suba. Ty to co najwyżej możesz posy, POS, posy. Dobra. Wystrzelone we mnie pociski. No to ja odpowiedzieć. Muszę. Proszę nie mieć do mnie pretensji, bo to tylko samoobrona. Mateusz, nie pozostawiłeś mi wyboru na kłamstwa. No to papa. Dobra i Ale nie do ciebie to było. To było tylko do jednej osoby. Reszta bez suma. Kocham was. Nie. Najlepiej odpowiedzieć prawdą. Tak. Postaram się w tym to filmie oczywiście. do minimum ograniczyć. Od ilu miesięcy kumpel? Od jednego miesiąca, od, jednego, od jednej sekundy. Jakieś wycieczki osobiste, jakieś wspominki, jakieś grzebanie tak, warring, w historii, zar. Dobra, cicho, skupcie się, bo już minutę i co teraz będę cofał, zaraz pisał, że minutę za długo oglądam. Oglądamy. Mimo, że pewnie tych wycieczek osobistych czasami nie uniknę, bo są we mnie emocje i to jest zrozumiałe. Jak masz teraz siebie się miesięcy suba na Perm koncie, to przyjaciele czy nie? Jak masz na Perm kącie, to masz, to powiedzieliśmy też super. Ma dać Ci go? Ty mi odpowiedz na to pytanie. Pytaniem na pytanie mi odpowiedz. Natomiast skupię się przede wszystkim na faktach i na wytłumaczeniu, dlaczego odszedłem z kanału sportowego, dlaczego nie chciałem w nim dłużej być e, i dlaczego. Czy to prawda, że chciałem kupić jego udziały w tej firmie? Tak, ale kosztowały 20 milionów złotych. To już że nie dziś. Wiem to w taki, a nie inny sposób. Lipa. I jaka jest prawda o naszym rozstaniu? Moi niedawni wspólnicy. Mogli zrobić najprostszą rzecz na świecie, po prostu nic nie mówić. Mogli zachowywać się mniej więcej jak Michał tak, Pol, który mówił, wybrał swoją ścieżkę, zmienił zespół na inny, zmienił kapelę rockową na inną, w porządku, życzymy mu powodzenia. Podaję sobie rękę, chłopaki zaczynają jak Beatlesi w tym momencie masa. jeden postanawia rozpocząć karierę solową. Można też było no i co? robić jak Mateusz Borek, który powiedział, kim jest w ogóle Stanowski, żebyśmy o nim rozmawiali. I spoko, w sumie nikim, nie ma potrzeby o mnie rozmawiać, tylko właśnie niepotrzebnie o mnie rozmawiacie i no szkoda, że w sposób e, mocno zmanipulowany, bo... Jedyną osobą, która o, może udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego odszedłem z kanału sportowego, jestem ja sam, bo to ja odszedłem. To co, nie wiedzą tak to nic? Chyba coś wiedzą jednak. Robert, podkreślenie RTP dału na głęborde 5 złotych. Dzięki. Szybko zdobył sponsorów ten stanowisko cały czas, w prawym górnym rogu jest reklama i kwot. NB i kwot no też zapraszam na Rebę, tak jak on, dokładnie. Generalnie nie chce mi się dyskutować o kimś, kto po prostu nie dotrzymuje pewnych słów i pewnych ustaleń. No Mati nie ułatwiasz nam wyjaśniania świata. Ale dobra, Ale, o, nie, o, nie, okay, możesz okay. sobie wyjaśniać. Okay. Natomiast gdybym był wami, widzami, no to miałbym na swój Mno. temat następujące zdanie dzisiaj. Gość do bólu pazerny. Okay. Nie warty podania ręki. Nieuczciwy w biznesie. Okay. Podstawiający jakieś dokumenty, czy stosujący sztuczki prawne, żeby tylko zrobić w konia ludzi, którzy robią z nim biznes. Osoba na wskroś niewiarygodna. Utalentowana, cyniczna, e, ale na wskroś jak niewiarygodna. Mówi? Być może ja nie mam racji, ale nie zgadzam się z tym obrazem i chciałem Wam wytłumaczyć, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Jeszcze zanim przejdziemy dalej, to prośba taka do kolegów z kanału sportowego, do Łańka, w szczególności Łaniu, nie zgłaszajcie, że w tym filmie bezprawnie wykorzystałem e, fragmenty. Zebrania zarządu Zarłamowa. Króciutkie, ale pewnie przekraczające te kilka sekund. Natomiast dajcie mi na nie odpowiedzieć. Zaraz bo... a dopiero parę minut, nie ma problemu widzu. Możesz pospać obudzę Cię. Powiedzieliście swoje na mój temat. Rozeszło się to bardzo szeroko. Chciałbym wprost skonfrontować to, co ja mówię z tym, co e, mówiliście wy, więc mam nadzieję. Że zachowacie się na tyle fair, że nie będziecie do YouTube zgłaszać tego Kiedy filmu. Kiedy? To fragment, który i tak wszędzie lata po pod na, na innych kanałach, akurat u mnie być nie może. Mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie w porządku. Decyzja o odejściu z kanału sportowego dojrzewała we mnie od no, bardzo tak dawno, good. od wielu miesięcy, może od ponad roku trudno znaleźć tą gospodarkę. Dzięki Danek, Dan, Dan mleko, pamiętasz to? Dzięki za 6 lat. Dziękuję bardzo. Kładną datę, kiedy uznałem, że to dalej nie ma sensu, ale na pewno to nie były tygodnie, tylko to były miesiące, i to długie miesiące, o czym wiedzą doskonale ludzie wokół mnie, z którymi się swoimi wątpliwościami regularnie e, dzieliłem. Mam takie podejście e, do pracy, że żeby to wszystko się zgadzało, że miało ochotę się w coś zaangażować, to musi się zgadzać albo atmosfera, albo biznes. W momencie, gdy. Coś jest nie tak pod względem biznesu, to można to sobie zrekompensować dobrą atmosferą. Jeśli coś okay. jest nie tak z atmosferą, no to czasami można na to przymknąć oko i po prostu pójść za biznesem. Natomiast jeśli z mojej perspektywy nie zgadza się ani jedno, ani drugie, a do tego dochodzą znaczące różnice co do standardów zachowań akceptowalnych przeze mnie, no to wtedy. Trzeba szukać wyjścia awaryjnego. Gdy ja, wyjścia... Ale on ogólnie powie jak konkretnie Cię odszedł? czy tylko będzie tak dookoła gadał i gadał i jakby rozgrzewał nas. Atmosfera to jest petarda. Gdy jest jedno z dwóch, jest tak sobie, ale gdy jest dwa razy nie, plus są znacząco inne standardy zachowań, to wówczas trzeba uciekać. Kiedy siedzieliśmy w restauracji 4 lata temu to ja wiem, kim był Krzysztof Stanowski, gdzie był w swojej przygodzie zawodowej Krzysztof Stanowski, wiem, gdzie byłeś ty, wiem, gdzie był Tomek, wiem, gdzie byłem ja. A I myślę, my... że Stanowski dalej będzie robił te dziennikarskie zero, ale... Ciekawe właśnie, bo on te live'y u niego to było najlepsze, te hate parki z różnymi tymi. Ciekawe, czy to będzie... Czy jest w ogóle jak to robić, takie rzeczy. Chociaż w sumie czemu nie? Mógłby to zorganizować, pewnie bez problemu. My we czterech się na coś wtedy umówiliśmy. I każdy z nas szczerze mógł diagnozować świat i mówić o Ach, tym, czego oczekuję, no. jak będzie funkcjonowało życie tej spółki, jakie będą zakręty w życiu tej spółki, jak się będą zmieniać akcenty w tej spółce i odpowiedzialność za pewne rzeczy. I ja się trzymam tego, co ustaliłem z wami trzema cztery lata temu. Jak no ja wam podałem się, rękę, trzymamy. bo dla mnie podanie ręki jest droższe od zapisu na... Papierze. Mroczek, Moroczek. O nie tym rzeczku z kanału sportowego moi wspólnicy dowiedzieli się dawno temu, ponad dwa miesiące temu, mianowicie 4 września. Dlaczego akurat tego dnia, to, do tego jeszcze wrócę. Natomiast no 14 wiem, panowie, września no. wysłałem im, im list e, z szerszą argumentacją, dlaczego w tej spółce już e, nie chcę być. W największym skrócie nie chciałem już przebywać w tym. Towarzystwie. Najlepiej będzie jak ten list wam po prostu zacytuję, bo wydaje mi się, że okay. m, nic lepiej nie odda emocji moich z tamtego dnia niż właśnie e, <laughs> te kilkanaście, kilkadziesiąt zdań, które e, wysłałem do swoich wspólników. Panowie, mam nadzieję, że trochę emocji opadły, więc postanowiłem napisać wam kilka zdań. Uważam, że lepiej mi będzie to napisać niż powiedzieć, bo będę mógł odpowiednio poukładać sobie słowa i użyć właściwych. Przede wszystkim jestem bardzo dumny z tego, co udało nam się wspólnie stworzyć przez 3,5 roku. Uważam, że decyzja, którą razem kiedyś podjęliśmy w restauracji, okazała się strzałem w dziesiątkę dla każdego. Z tego też powodu powinniśmy zachować względem siebie szacunek. To była i jest jedna z tych przygód, które. Ja nie... myślałem, że Karol Sportar Stanowskiego, a ci wspólnicy są gośćmi. Nie, oni tam porówno chyba mieli, po 25%. Ale. Bo ty pewnie oglądasz kanał sportowy tak jak ja, czyli nie oglądasz bardzo sportu, właśnie tylko inne rzeczy. To w sumie dla takiego widza jak ty czy ja to serio się wydawać mogło, że on tam jest głównym bossem. No bo tak naprawdę wszystkie najpopularniejsze rzeczy i nie ze sporty były u niego. To <laughs> większość widzów, co w ogóle pewnie zna ten kanał, no to to nie widziało, możliwe nawet, że innych ludzi tam. Tak się zastanawiam. Jest to bo jest to realne w jakimś tam stopniu, nie? Nikt nie wymarze. Natomiast przechodząc do meritum, czyli tego, co tak naprawdę Was zainteresuje, zwątpiłem w sens dalszej wspólnej drogi przez życie, bo ja być może za mało rozgraniczam pracę od życia i praca u mnie jest swego rodzaju drogą, którą z kimś dzielę. Jestem na takim etapie, w którym chciałbym mieć prawdziwą radość ze wszystkiego, co robię. Od jakiegoś czasu mi tego coraz bardziej brakowało, a górę brała frustracja. palca po kropelce i gdzieś się to wszystko zaczęło ulewać. Byłem rozdrażniony, zły, spięty. Nie byłem sobą. Sytuacja z bardzo ważnym głosowaniem, finalnie głupim, ale to kwestia uznania. Moim zdaniem zabrakło nawet szczątkowej analizy, gdy okazało się, że mój głos nic nie waży, więc nie muszę być nawet informowany. Była klockiem domina, który zburzył budowlę. Czasami mówiłem wam wprost, czasami sugerowałem, że nie podoba mi się model rozliczeń, który jest całkowicie, ale to całkowicie oderwany od pracy i jej efektów. Ja osobiście lubię tworzyć, lubię hmm. robić, mam pomysły. A Kurde, znalazłem... to jest takie mega ogólne, to może interpretować, że wiecie, on uznał, że robi najwięcej, bo w sumie dla widza się tak, raczej tak też to wyglądało, że on jakby odpowiada za większość ruchu na tym kanale. A pewnie zyski były jej porówno, on może chciał się dogadać inaczej. Ale oni nie chcieli, no tutaj coś śmierdzi. Dobra, wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Wiesz o co chodzi, widzą, więc wiadomo, czemu odszedł tak z grubsza. się w momencie, w którym sam siebie hamowałem, bo nie czułem się traktowany fair. Przy czym nie twierdzę kategorycznie, że to nie było fair. Każdy z Was mógł to odbierać inaczej. Ja mówię wyłącznie o własnych odczuciach. Nie lubię pracować w taki sposób, by nie pracować, i robić tak, żeby nie robić. To jest wbrew mnie. Co? Pewnie nie dopadłyby mnie te wszystkie wątpliwości, gdybyśmy działali w superatmosferze. To też byłoby napędzające, zapewne bardziej niż kasa. Ale prawda jest taka, że nie działamy w superatmosferze. Tak naprawdę nie jesteśmy nawet kolegami, albo nimi co najwyżej bywamy. Tomek o, zresztą lipa. za każdym razem, gdy się tylko napił, od razu wyznawał, że mnie nienawidzi. To cytat. Ja pierdzielę! Niezły kolega! Rozumiem w sensie. Jeżeli to prawda, bo znamy jedną stronę. W porządku, nie spędza mi to snu z powiek. Natomiast zadawałem sobie pytanie: po co pracować z kimś, kto mnie nienawidzi? Mateusz miał, ma i będzie miał problem ze mną, z Weszło. Nigdy nie byłoby kanału sportowego bez Weszło. Z moimi pracownikami, problem, którego nie umiem zdiagnozować i rozwiązać. Ale on nie znika. Tak, Wszyscy to wiemy. Mam dość toksyn, agresji słownej, obmawiania, intryg. Nie chce mi się. Po prostu mi się nie chce. Życie jest za krótkie, by tkwić w czymś wyłącznie dla przelewów co miesiąc. Chcę mieć plan na fajne życie, a nie tylko biznesplan. Nie chciałem robić scen, robić awantur, jeszcze bardziej zagęszczać tej gęstej i tak atmosfery. Nie chciałem stawiać żądań, kłócić się. Uznałem, że tak naprawdę wyjście jest jedno. Muszę się usunąć. Bardzo chętnie się z Wami spotkam, by w spokojnej atmosferze pewne rzeczy poruszyć. Natomiast z uwagi na emocje, które na pewno będą w najbliższym czasie występować, a które nie popyka... Cię, Ale Ciekawe w ogóle, czy mój kolega z którym robi spółkę tak dużą w sumie? Mówi, że go nienawidzi, jak się jak se popije. To czemu oni czemu się zadają? W sensie no mogliby być tylko kolegami z pracy i się w ogóle nie zadawać. Tak się całkowicie odciąć. O, oni chyba nie wprowadzili razem live'ów tam w Hate parku, nie robili odcinków. Ja pierdziel, jak można. Ty wyobrażasz sobie z kimś żyć, co cię nienawidzi? Czy to jest chore? Trzeba się jak najszybciej odcinać od takich ludzi, a nie ich cisnąć tak non stop i dalej żyć obok. To przecież psycha ci prędzej czy później siądzie. I to dla dwóch stron w sumie nie tylko dla tej, co dostaje te hity. U mnie w pracy większość się nienawidzi, ale to... To też zależy chyba od pracy, bo są też takie prace, które się robi tylko dla pieniędzy, nie? I. To nie musi tam być jakiejś dobrej atmosfery, bo tam też nikt na atmosfery nie chodzi, ale wiadomo, lepiej jest jak jest miła atmosfera i czas jakoś tam leci, niż <grym> iść, wiesz, się pieprzyć. Ale różnie bywa z ludźmi. No, czasem się trafia na ludzi, niestety, którzy po prostu cię nie lubią, albo ty po prostu kogoś ci lubisz, że tak nie ma wytłumaczenia. Ale w sumie w tym przypadku ty robi jakby odpowiada za większość sukcesu tego całego kanału, tego biznesu I, i Ty mu mówisz, że go nienawidzisz. Jest chory trochę, to dzięki niemu dobrze żyjesz. Powinieneś też się cieszyć, że możesz z nim robić interesy i, i się zadawać. Bardzo dziwne zachowanie, naprawdę. Od kiedy poszedłem do korpo, odko. czekaj, do korpo, do banku, to tam jest dokładnie jak w tym liście. Że co, że każdy się nienawidzi po kryjaku? Jak trochę popije to, to wyznaję. Kają spraw do przodu, mianowałem swoim pełnomocnikiem, bo odkale się do Chciałbym, aby on się z wami spotkał i byście wspólnie ustalili, w jaki sposób możemy dokonać rozwodu, aby było to Skąd maksymalnie komfortowe to? dla wszystkich. Przygotowałem bodajże cztery warianty, z których można wybierać do Zależy mi głównie na tym, aby nie generować złych emocji, od których przecież uciekam. Wy z kolei macie rozchulany biznes, który, jak pokazały ostatnie dni, będziecie w stanie świetnie prowadzić. A, okay, okay. Na koniec odpowiem na pytanie, dlaczego nie mam mnie na grupie, na której, jak poprosiłem Maćka, ta wiadomość została wklejona. Odpowiedź jest prosta, bo nie chcę kłótni. Nie mam już na nie sił. Myślę, że cokolwiek bym dzisiaj powiedział lub napisał, nic nie oddałoby lepiej moich intencji, niż ten list z połowy. Ale w sumie takie porypane, jak się takie brudy bierze, pie, publicznie, bo serio, ty, nie spodziewaj, się, że ta, ludzie, którzy osiągają taki gigantyczny sukces, mogą się za kulisami, mimo że razem robią ten biznes i wydaje się, że są kolegami, mogą się za kulisami nienawidzić. To jest absurdalne w dupę. Serio, czemu tak jest? Po co w ogóle zaczęli razem to robić? Września. Miałem dość udawania, dość tkwienia w atmosferze, w której nikt nikogo nie lubi. Są mniejsze lub większe, bardziej lub mniej skrywane wzajemne pretensje, a wszystko to jest ukrywane przez widzami poprzez doklejany przed kamerą uśmiech. Życie jest na to no krótkie. Tak, Ale tak naprawdę to nie było definitywne odejście. Ten list po tym liście były jeszcze. Inne warianty, bo przygotowałem, tak jak powiedziałem w liście moim wspólnikom, cztery warianty wyjścia z, tych, z tej sytuacji. W dwóch wariantach zostawałem w spółce, w dwóch wariantach z niej odchodziłem. Ciekawe, Oczywiście jakie te były. E, warianty z odejściem były od początku dla mnie najbardziej prawdopodobne. Natomiast. E, to ciekawe, to co tamte w zostanie było, że tego typa, co go nienawidzi, kikną? Że on albo on zostaje? Zaistniała jeszcze wciąż szansa, że. W innym układzie personalnym, A, no. ale jednak to posklejamy. Przede wszystkim no zaproponowałem tam. Mateuszowi Borkowi, że odkupię od niego udziały za kilkumilionową, bardzo godną kwotę. Chciałem hmm. odkupić udziały od Mateusza Borka. Powiedział, że to za mało. I rozumiem, szanuję w tym sensie. Znaczy nie mogę mieć pretensji. Każdy ma prawo sprzedać swoją własność za. To za mało, a teraz jak Stanowski odszedł, to coraz mniej będą warte, czyli mógł sprzedać na górce. Nie, też ja się zastanawiam, jak myślicie, kanał sportowy bez niego będzie dalej tak osiągał takie sukcesy? Czy będzie gorzej? Tak na, patrząc tak na szybko, że on odpowiada za większość wyświetleń na tym kanale, to raczej będzie gorzej, nie? Więc, a tamten koleżka mógł sprzedać na górce za parę milionków, przytulić parę milionów, tak o, mieć wypiewszony jaja, pójść do telewizji czy gdzieś, żeby sobie dalej pracować jak lubi, a jak nie, to mógł już pewnie nic nie robić. Tyle na ile ją wycenia, czy ta wycena jest totalnie z kosmosu czy nie, nieistotne. Nie chciał, to nie. W następnym wariancie powiedziałem, że w takim razie oferuję swoje udziały za mniejszą kwotę niż sam oferowałem Mateuszowi no tak, Borkowi. Frikers, no? Ale tu też nie było. Czaj, czaj, co? Oferuję swoje udziały za mniejszą kwotę niż sam oferowałem Mateuszowi Borkowi. Ok. Ale tu też nie było zrozumienia. I to też rozumie. Czyli, bo on sprzedał komuś z zewnątrz, tam u Konopskiego chyba było, te udziały, jakiemuś chłopu co inwestował, czekaj, oni mówili, w jakiś e w Polsce, czy jak to było, jakaś tam znana osoba, inwestor jakiś, i on jemu sprzedał, czyli komuś z zewnątrz, ale to wewnątrz, ta trójka nie chciała go odkupić, tak? I dlatego musiał sprzedać z zewnątrz, okej. Okay. Wiem, też nie mogę nikogo zmusić, by kupił ode mnie cokolwiek, nawet jeśli cena jest atrakcyjna. Potem, jak rozumiem, jak słyszałem, zaczęła się gra w koncepcję pod tytułem: niech sobie Stanowski z tymi udziałami zostanie, nie sprzeda ich, bo sam nie może, my od niego nie kupimy. On od nas też nie kupi, i sobie po prostu niech siedzi w domu i patrzy. Aha, to ja rozumiem już drugą stronę, bo ostatnio było chyba właśnie u Konopskiego. Jakiś szod, że ten Borek czy ktoś zarzucał mu, że on jakieś luki prawne wykorzystuje i że on od początku je przewidział. I właśnie tak się zastanawiałem, że pewnie chodzi o to, że mógł sprzedać komuś z zewnątrz udziały. No i tak, teraz jest potwierdzenie. Oni mają mu za złe to, że on te udziały sprzedał komuś z zewnątrz. Oni liczyli na to, że on z udziałami po prostu będzie siedział na chacie i nic, bo, bo będzie zamrożony. A on po prostu znalazł wyjście, sprzedał komuś i ma wypieprzone, całkowicie się odetnie. jak my robimy biznes. Następnie rozpoczęliśmy poprzez pełnomocnika negocjacje. Jak źle? No tak to wygląda, tak mi się wydaje, jak nie to Mę weź opisz. Bo chcę to zrozumieć. Płaci. Jestem Żydem, więc chcę kurwa zobaczyć. A gadał na Musieli te okupce zaakceptować? Jak na ciebie patrzę to mi się robi ciepło tam na dole <noise> a tak w ogóle to nie lubię mrocznych cmon. Nie pisz tak Dziękuję bardzo Aha dalej będzie, okej, okay, okej, okay, dobra, dobra Jak ja z tej spółki Czyli, czyli jest inaczej, mówiłem, okej okay. Następnie rozpoczęliśmy poprzez pełnomocnika negocjacje, jak ja z tej spółki Mogę wyjść? Jak mogę tą współpracę zakończyć? Współpracę, która dla mnie była niekomfortowa pod względem psychicznym i nie chciałem jej kontynuować. Padła w pewnym momencie propozycja, abym został w kanale sportowym do sierpnia 2024, czyli jeszcze po mistrzostwach Europy, żeby jeszcze jak najbardziej e, skeszować ten okres. A jeśli się zgodzę, to wówczas kanał sportowy wykupi moje udziały e, w ratach wypłacanych mi przez 4 lata. I kiedy rozważałem tą ofertę, nie wydawała mi się szczerze mówiąc zbyt sensowna, bo nie wiem co będzie za 4 lata i nie wiem czy kanał sportowy będzie w stanie czy byłby w stanie realizować jakiekolwiek zobowiązania wobec mnie. Ale rozważałem tą ofertę i zastanawiałem się jakie są jej plusy i jakie są minusy. Ale wtedy moi wspólnicy wykonali pierwszy ruch, który muszę przyznać mnie troszeczkę zaskoczył. 25 września, kiedy pojechałem na Majorkę. Na mecz Majorka-Barcelona zeszło Travel. E, zwolnili z pracy moją mamę. Moją mamę, która świadczyła usługi księgowe od czasu powstania kanału sportowego. E, no i pierwszą decyzją, e, jak rozumiem, był Sorry. zamach na moją rodzinę. Potem Mateusz Borek mi powiedział e, w rozmowie telefonicznej: że powodem takiej decyzji jest to, że moja mama zalajkowała wpis na Twitterze, który był pozytywny dla mnie a negatywny dla moich wspólników. Ona na moje ja żądanie usunęła pierdziel. tego lajka. E, natomiast... Hany <grywany> zalajkowała wpis na Twitterze. Wyobrażasz sobie mieć wielomilionowy biznes i zwalniać ludzi, bo lajkują posty, które ci się nie podobają? Ja pierdziel. Ej, to jest jakieś, jakaś ciężka przypadłość. W sensie czemu? To, to nie tylko jest tak, że on mówi, że go nienawidzą, według niego, ale teraz też są na to dowody, no w dupę. Czyż to jest popiewszone? Mateusz mnie zapytał, co bym zrobił, gdyby jego tata zalajkował wpis negatywny na mój temat. Nic. Powiedziałem, że nic. No, nie zwolniłbym go z pracy. Może bym się trochę wkurzył, ale niekoniecznie. No, ale to też mi dało do myślenia, że trzeba uciekać. Czy ludzie tylko udowadniają takimi zachowaniami, że mają farta, a zerowe pojęcie o tym, co robią? Znaczy się zawsze tam ileś farta potrzeba, nie? Ale czy zerowe? Nie wiem. No, tutaj bardziej emocje biorą górę, według mnie. Nie chodzi o pojęcie. Tylko to są emocje, biorą górę, na jakieś debilne zachowania przez to wychodzą. Jest to idiotyczne. Czym prędzej? Ja zawsze mówię prosto i uczciwie. Czego się spodziewałeś po borku? Ale czemu tak krótko o nim? I szczerze. Wtedy zrozumiałem, że moje podejście do zasad, ale tych przestrzeganych, a nie wy. Zaraz Kuba przeczytam. Dzięki. Nie pisz nic brzydkiego. Zgadzam się z poprzednią donetorką staje na twój widok i też nie lubię tych mrocznych i brudnych złodziejów. Chodzi o tych z jakiejś gry, tak? Okej. Okay. Okej, okay. mroczne elfy. Dziękuję bardzo. ostatnio była drama, że Parlament Europejski odebrał immunitet poseł, po polskim posłom. prawicowym, bo Polajkowali sport PiSu? Przeciw Emigr. Co? O, co ty w dupę gadasz? Wypowiadanych górnolotnie w programach jest zupełnie e, inne i że nie chcę następnych 11 Wybacz. miesięcy spędzić w tym samym gronie, w tym samym studiu, e, udając, że nic się nie dzieje i czekając, aż skończy się euro, żeby tylko od sponsorów wziąć jeszcze trochę pieniędzy. Podsumowując ten fragment, zaproponowałem bardzo dużo pieniędzy, kilka dobrych, kilka milionów Rezum, złotych Mateuszowi Borkowi ciekawy. za to przede wszystkim, aby już z nim nie pracować. Okay. Aby z nim nie pracować. Chciałem zapłacić za to, żeby z nim nie pracować. Z Tomkiem Smokowskim jakoś bym wytrzymał, zwłaszcza, że i tak zaraz poleciałby do Hiszpanii grać w padla. Z Michałem Polem nigdy nie miałem żadnego problemu. Niestety nie udało się. Przekonać drugiej strony do takiej transakcji, więc wiedziałem, że dla mnie już jest w tym gronie dziwne. Zacisku. Naprawdę dziwne. Wspólną grupę na WhatsAppie, gdzie dyskutowaliśmy na temat biznesu, opuściłem 4 września. Pamiętam, że był to poniedziałek, pamiętam, że byłem w lesie na spacerze. Bardzo jest to dla mnie zastanawiające, czemu ludzie, którzy mają no, miliony, pewnie na kontach. I mają pewnie pracę, jaką większość ludzi by chciała, i życie takie, jaką większość ludzi chce. Jednocześnie zachowują się jak takie dzieci, totalne: że wyrzucasz kogoś z roboty, bo polajkował pas, co ci się nie podoba, że kogoś nienawidzisz, jak się trochę napijesz. Czemu tak jest? Czemu tacy ludzie, którzy mają tyle, są tacy w dupę odklejeni? Jak to możliwe? Czują się bezkarni? Ty, możliwe, no, ciekawe, no możliwe, że oni tacy tak daleko zaszli, że po prostu tak się z tym czują, tacy niezniszczalni, no, że teraz mogą wszystko, jest to ciekawa teoria, mają wszystko, im się nudzi, jak zarabiasz więcej, to więcej wydajesz, więc nadal potrzebujesz więcej, klasyk, no nie, wątpię, żeby oni to przejadali, takie, takie duże pieniądze. Chociaż kto wie, w sumie. Nie, no nie, że. No po prostu wątpię w takim sensie, że wydaje mi się, że to nie są debile, że to nie jest, wiesz, jakiś, jak są różni sportowcy, nie? Że tam były historie, że sportowiec doszedł do wielkich pieniędzy i wszystko przepił, bo jedyne co umiał, to kopać piłkę i nic poza tym. <śledź> Ledwo się podpisać potrafił, więc pieniędzmi w ogóle nie umiał zarządzać. I dwa lata po karierze był Żulem. Ale w tym przypadku się wydaje, że oni umieją, potrafi potrafią obracać pieniędzmi, więc no aż takimi debilami nie są. Nie, nie, nie rozrzutni tacy nie są raczej. Tylko inwestują, reinwestują i tak dalej. Serze, i pamiętam, że zadzwonił do mnie telefon od już w tym momencie byłego Dziwne. partnera biznesowego, który mnie poinformował, że właśnie on został poinformowany przez moich wspólników, że umowa nie zostanie przedłużona i gdy powiedział podczas tego spotkania że no przecież nie ma wszystkich i no chyba jakaś dyskusja by się przydała i głosowanie to usłyszał że moje zdanie nie ma żadnego Subytanie znaczenia was. ponieważ i tak będzie 3 do 1 więc po co w ogóle e, zawracać sobie tym głowę i w porządku może był było Trzy do jednego. Z tym, że uważam, że gdy zapadają absolutnie kluczowe decyzje dla spółki, kluczowe, bo to był partner biznesowy numer 1, to no przydałoby się chociaż mnie zaprosić, chociaż no. mi powiedzieć, hej, będziemy rozmawiać o tym, głosować. Będziemy działać w tym temacie. A nie, że ja tak naprawdę do dzisiaj się nie dowiedziałem, że taka decyzja została podjęta, bo gdyby ów partner do mnie nie zadzwonił, to bym się do, od nikogo o tym. Za 9 lat. Ta, dziwne w sumie, tych chłop, który odpowiada, że za dużą część sukcesu tego kanału, robią mu za plecami jakieś rzeczy, no wydaje się, że on ma o tym pojęcie i mogliby, nawet jak są innego zdania i tak go przegłosują, to powinni tak na logikę, chociaż porozmawiać o tym, nie? Bo jak się przestają równo traktować takiej sytuacji, no to właśnie potem taki kwas wychodzi. Nie dowiedział? Nie poinformowano mnie o kluczowym głosowaniu. Gdzie no ci tak ja. Podjęto decyzję tak. bez jakiejkolwiek analizy, bez żadnych opinii, jest, no? bez poznania no ale tak dzięki, prawe, przedmiotu sprawy. Czyli moim zdaniem decyzja głupia, ale okej, okay, może ja jestem głupi, może ta decyzja się obroni. Tego nie przesądzam, ale no na zelfa. pewno bez żadnej analizy. No i punkt trzeci, o którym nie chcę za dużo mówić, natomiast najogólniej. Podchodząc do tego tematu, mam wrażenie, że nie była to decyzja merytoryczna, e, tylko wynikająca z sytuacji sprzed kilku miesięcy, gdy pewne sprawy Może natury rozliczeniowej były dla mnie trochę niejasne, nie, nieklarowne i był to element e, dużej dyskusji wewnątrz spółki. A dodatkowo mnie wpieniło, muszę ci powiedzieć to Mateuszu jeszcze raz, że podczas tego spotkania użyłeś argumentu że no nie można współpracować równocześnie z kanałem sportowym i z Weszło, bo Weszło to konkurencja. Mm, jak by Ci to powiedzieć? Gdyby nie to Weszło, tak nienawidzone przez Ciebie, to byś komentował liga Europy. Ale czekaj, okay, Stanowski jest właścicielem tego Weszło i jednocześnie współwłaścicielem kanału sportowego. To czemu jego kolega mówi, że to jest konkurencja, skoro on jest tego właścicielem? No nie wiem, jest w dupę. Dziwne Dzięki Insejnty za 7 lat. Witam. Nie wiem, dziwne. Skip tak oglądam cały czas. Nie poszedłem staremu z. Ale co skip? Co ty pieprzysz? Bo ci za, naprawdę zaralistwę za pieprze. Przychodzisz tutaj, ja oglądam, komentuję, rozmawiam z widzami o tym, a ty tak. Przychodzisz jak taki typowy stary, rozsiadasz się jaja na wierzchu. Dobra, weź mi to skip i mnie zabawiaj, klaunie. Dobra, bo ci za raper ma w pieprzu. Już mnie teraz zdenerwowałeś. Ja oglądam to, co w dupę chcę. I jak ci się nie podoba, to wy pieprzaj do random brusa, mu dupę lizać. Tyle w temacie. Już mnie zdenerwowałeś. No i tak dochodzimy do pieniędzy. Do tematu, który jest cały czas Dość. poruszany. Bo najwygodniej powiedzieć, Stanowskiemu odwaliło na punkcie pieniędzy. Stanowski Erbenia mówi, ma streama i to był test. Daję Ci perma, bo wiesz, że nie ma streama. Czemu o tym wiesz? Daję Ci perm, bana. Tylko o pieniądzach myśli, tylko o pieniądzach. Tylko pieniądze go e, m, napędzają. Dobra, cicho. I dla pieniędzy... Już, już, spokój. Oglądaj. Do tematu, który jest cały czas poruszany. Bo najwygodniej powiedzieć, Stanowskiemu odwaliło na punkcie pieniędzy. Stanowski mówi tylko o pieniądzach, myśli tylko o pieniądzach, tylko pieniądze go e, napędzają i dla pieniędzy zrobi wszystko. Tak mówią głównie osoby, które mnie w ogóle nie znają. To z kolei okay, jest bro, bardzo okay, chętnie git. powtarzane przez Tomka Smokowskiego, że ja urosłem ponad miarę, zdawało mi się, że jestem większy od nich. No generalnie jest to budowana Paweł, Freddy, taka Freddy. narracja, że, że mnie odje***ło. Po prostu... Krzysiek uznał, że jest większy od nas, jest większy niż siedziba kanału sportowego, która jest. Jest tak bardzo duży, że już nie ma tlenu, którym moglibyśmy razem oddychać. Od ponad dwóch lat, okay. od ponad dwóch lat mówiłem, że mamy chory model rozliczeń. Owszem, zarabialiśmy chore pieniądze, chore pieniądze, czy to z dywidendy, czy przede wszystkim z miesięcznych wypłat. E i to było tyle pieniędzy, że tego się przeżreć, mówiąc krótko, nie da. O, widzisz? Niemniej nie o sumy chodzi, a o zasady. O klarowne, czy... No tak się zastanawiam, bo nie wiem czy on to powie, ciągle mówi około. Czy chodzi o to po prostu, że nie podobało mu się to, że kto ile zrobi, tyle zarobi, tak strzelam, tak? Że on robił najwięcej, no to uznał, że powinien dostawać najwięcej, ale on i tak zarabiał dużo, tak? I we, tak z tego, co on mówi, chodzi tylko o takie coś, że robił dużo, a dostawał nieproporcjonalnie do tego. Nieważne o kwotę nie chodzi, tylko po prostu czuł, że robi na innych i tyle, i to mu się nie podobało, tak? Czyste, logiczne zasady. Zasady, które popychają firmę do przodu, a nie ściągają w dół. Bo na początku jest no reakcja. Znaczy, ja od dawna to widziałem, że znaczy przynajmniej miałem taką perspektywę, bo. Jak oglądałem kanał sportowy to raczej ze mi się zastanawiałem od dawna Jak to wygląda bo Zawsze to wyglądało tak że on napędza cały ten kanał I widać był to problem Tam wewnątrz Że mu się nie podobało że napędza kanał i robi za czterech a dostaje na jednego Pieniądze za jednego Okej okay, jest nas czterech każdy zrobi Super rzeczy, każdy będzie pracował tyle ile może. W zasadzie tyle samo i będziemy się dzielić porówno i będzie fajnie, będą fiołki kwitnąć w doniczkach i wszyscy będą się cieszyć. Też coś takiego miałem w głowie na początku. Tylko pytanie, co dalej? Jeśli ta wizja się nie sprawdza. No ale co... nie wiadomo, że i nie za kulisami robili. No, pewnie ta coś tam było, ale widać. Chodzi o proporcje, mimo wszystko. Może robili za mało. No, pewnie się i tak nie dowiemy w 100%, jak to wyglądało, bo poznamy tutaj perspektywę jego, coś tam tamci też pewnie odpowiedzą i, i się rozejdzie cała sytuacja, cała akcja. Co zrobić, gdy wizja znacząco się rozjeżdża od rzeczywistości? Czyli, jeśli dogadamy się w 2019 roku, że mamy się dzielić porówno. To znaczy, że w 2059 mamy się dzielić porówno, Słyska. bez względu na to, co w tym czasie się wydarzy. Bez względu na to, kto ile pracuje, kto ile daje, Ale co ty kto ty ile piszesz, odpoczywa. Zbiór, jak czy porówno to jest y, zawsze sprawiedliwe. Irytowałem się regularnie. Dostajemy różnego rodzaju raporty. Między innymi. No to jest problem. no. Ale wiesz, jakby tak patrzymy na to, to można porównać trochę, tak mi się wydaje. I też dużo widzów ja tak takie coś, że Fame MMA, nie? Zawsze się wydaje, że Boxdel cały Fame ma ciągnął, bo robił wszystkie programy, wszystkie walki tam yy, pokazywał, i też się zawsze wydawało, że robi najwięcej, ale tam takiej afery w sumie nie było. To może było tak, że reszta robiła bardzo dużo za kulisami i tyle. Ale tu wygląda, jakby w tyłpę się to bardzo nie podobało. No mogli się inaczej rozliczać, no mogli powiedzieć, że ty w sumie masz rację. Odpowiadasz za większość siana na tym kanale, no bo robisz duży, duże liczby, to może tym razem więcej ci damy, albo więcej wolnego se weź teraz, bo dużo robiłeś, a my teraz pociągniemy interes. Prawdopodobnie wyglądało tak. Dobra, co ty pieprzyś, ma być porówno, tak rób tyle co robisz i zamki mordę. Dogadanie było przecież, tak? Parę lat temu. Każdy po równo i załki ryj. Ja I dlatego ta drama. Między innymi dostawaliśmy raporty 10 oh. najchętniej oglądanych programów w danym miesiącu. Każdy na to patrzył, bo to ciekawostka. I na początku było fajne, że 10 na 10 jest moich. W słabym miesiącu 9 albo 8 na 10, ale to nie, nie wiem, jak często było 8 na 10. Zazwyczaj było 10 na 10. Na początku było to miłe, a potem zaczęło troszeczkę frustrować, bo to samo w sobie nie było frustrujące, ale to, że ktoś nie chce podjąć rywalizacji, że mu z tym dobrze, że to jest 10 na 10 moich programów. wiesz znaczy co? Czemu miałoby no to... być źle? To, że Twoje programy są popularne, nie znaczy, że dla nich to nie ma znaczenia, bo oni zarabiają też z nich tyle, tyle co ty. Zaczynało być frustrujące. Czemu być To, że problem. moje stare programy robiły większe wyświetlenia niż aktualne programy inne, że. Żeby... W top 10, nie wiem, w lipcu był na przykład program z lutego, a to się zdarzało regularnie. I mówiłem o tym. Panowie, espresso z matim, ostatnie było rok temu. Panowie, mój pierwszy raz od 8 miesięcy nie, na, nie był nagrany żaden odcinek. Co z tym zrobimy? Co z tym zrobimy? No, chyba Nic, trzeba się wziąć. Jadę wrog. na wakacje, nagrywaj stanowski nowy Tylko, film. Tylko, że niestety moje słowa trafiały w próżnię. Rany, przecież nawet jak mieliśmy program o boksie, który się nieźle oglądał, to został zdjęty z anteny, dlatego że nielubiany przez Mateusza menedżer bokserski organizował fale, które należałoby pochwalić. Bo... Czyli on miał taki od już kiedyś, nie tylko teraz z tym komentarzem, ale zdjął program, bo jakiś ktoś tam był. Siódma woda po kisielu, czy jak to się mówi, nielubiany, to kigo. Anulujemy cały program, iloj. Stanowski, nagra w to miejsce, inny program. Zamki ryj. To była duża. No. Dużo Mateusz mówi o biznesie, o powadze w biznesie. To jest poważne. Zdejmować program z anteny tylko dlatego, że nielubiana przez ciebie osoba odnosi sukces zawodowy. Tak. To tak, jakbyście nie lubili Roberta Lewandowskiego i powiedzieli: Nie robimy o lizę mistrzów albo o reprezentacji, bo z niego jest taki złamany. No to jest real powaga w biznesie. Nie wiem kto eee, z kim rozmawia o biznesie jest na poziomie szkoły podstawowej. Ale tak? dziwne rzeczywiście bo to naprawdę brzmi jak takie dziecko totalne. Czy, no, no, w czy takim biznesie, takich pieniądzach, takim dobrobycie w skrócie odwalasz takie krzywe akcje. Masz tak dużo ale nie, nie będziesz robił program, bo jeszcze troszeczkę może się los tego typa polepszyć, którego nienawidzę, to anulujemy cały program, bo on tam jest zaangażowany. Wiadomo, on tam jest na siódmym planie, ale anuluj całe, bo jeszcze mu się skapnie mu coś. Anuluj całe i wypieprzone. Dziwne. Nie wiem. Więc jeśli robiłem hate parki, które robiły liczby, jeśli robiłem stanowiska o sporcie, o piłce nożnej, które robiły liczby, jeśli robiłem dziennikarskie zera, które robiły liczby, jeśli powstawały poranki. Ja w sobotę przyjeżdżałem o siódmej rano na testowe nagrania poranków. I jeśli robiłem to wszystko, jeśli robiłem kwartalniki, to potem sobie coraz częściej zadawałem pytanie po co. Jak przyjechałem na siódmą czy 6.50 pięćdziesiąt rano w jakąś sobotę, żeby zobaczyć Testowe nagranie poranków, zobaczyć, która para, kto z kim może dobrze grać, zadawałem sobie pytanie podwójne. Po co? Po co mi to? Bo. <tryk> tak, Dominik. Piękny cytat idealny tutaj. No dziwna. Tak go dociskali. Znaczy. Żeby nie było, cały czas mamy tą perspektywę Stanowskiego, ale z tej perspektywy wygląda, że tak śrubę dociskali i tak chcieli zarobić z niego, a jednocześnie nic nie robić, że aż w końcu się pękło, nie? Zamiast trochę powiedzieć, dobra, w sumie masz rację, no dużo tu robisz, zróbmy po twojemu. Mimo że masz... Mimo, że cię może przegłosować, to, to chyba się na tym zdasz. Zrób po twojemu, to może będzie jeszcze lepiej. To nie. Dociskaj, dociskaj, dociskaj. I weź anuluj te cztery programy Stanowskiego, homonto i niech nagra sam. <laughs> A my z tego i tak zarobimy, bo jest esg Dzięki weby za 10 lat, witam. Chciałbym akurat kupiłem chyba tego samego dnia, był poślizg? Jak to możliwe? Mógłbym przecież... Iść na padla. I wziąć dokładnie tę samą wypłatę. Aha, a ta tak że... na tego kolegę, co mówił, że mógłby być z nim firmy i tak, bo pewnie i tak by się pojechał za granicę i grał w padlo. Czyli to jest po prostu na no, nie roba, a tak. Czyli nie tylko ja robię poślizgi, ten kolega z Towskiego robi jeszcze większe. To ja jestem jednak dobry. Gdy Robert Mazurek do mnie powiedział: Krzysiek, a może zróbmy jeszcze jeden format. Zróbmy coś fajnego, wymyślmy coś i zaczęliśmy wymyślać. I wymyśliliśmy, tak nam się wydawało, fajny format. Tylko wymagał on, żeby raz w tygodniu pojechać do innego miasta. Czyli 3-4 godziny w jedną, 3-4 w drugą, nagranie na miejscu, cały dzień. I przez moment się podpaliłem, a potem wróciło to pytanie: po co? I powiedziałem: Robert, nie obraź się na mnie, ale po co ja mu to robić? On wiedział, że ja jestem zrezygnowany już wtedy. I. Spytałem go, Robert, po co mam z Tobą jechać do innego miasta, tracić cały dzień, mogę być w domu w tym czasie, żeby na sam koniec zarobić tyle samo, co osoby, które w tym czasie nie będą nic robić. I te moje emocje, moim zdaniem, są zrozumiałe. To znaczy, Sobie dla... tak na. No, jak się pomyśli, z tego celu mówi. To wygląda, że jak on odszedł do od tego kanału sportowego, przecież to w parę miesięcy się ten cały kanał załamie, jeżeli oni nic nie zmienią. To wygląda, jakby oni serio tam byli tylko na papierze, żeby zgarryć siano. i tyle. Ciekawe jak to będzie, nie? A mnie przynajmniej są, nie wiem, może dla was drodzy nie są. A dla mnie. Czy jednak jest teraz rozumiawe. się zmo zmotywują. I patrzyłem na to pod Które? względem biznesowym. Patrzyłem na to tak, że żadna firma zdrowa nie może być tak zorganizowana. W żadnej firmie nie może być tak, że wszyscy w pewnym momencie zaczynają równać do najsłabszego. A ja zacząłem równać do najsłabszego, nie w sensie najsłabszego, że najsłabszy dziennikarz, najsłabszy... Nie w tym sensie. Do ja osoby, która najbardziej komfortowo sobie żyje, nie robiąc za dużo. To jest naturalne. Jakbyście pracowali w jakimś środowisku, gdzie osoba zarabiałaby x i wy też zarabialibyście X, i tamta osoba waszym zdaniem robiłaby znacznie mniej, to w pewnym momencie też zaczęlibyście robić znacznie mniej. Struktura w biznesie powinna być inna. Powinien być. dlatego, jak masz różne prace, na przykład w fabryce, to tam jest tak, przedstawił był jego braca na przykład, że różnie ludzie zarabiają. I nie jest to często nie jest to jawnie pokazane, ile kto zarabia Właściwie pewnie dlatego, nie? Żeby na przykład nie wiedział, że ten typ, z którym robisz jeden do jednego pracy, zarabia na przykład tysiąc złotych więcej od Ciebie. bo też by chciał. <laughs> Jakie ukrywanie chamskie. Być lider, którego inni gonią, powinien być system, który sprawia, że inni chcą być coraz lepsi. A my mieliśmy sprawy. No Albo się umie taki, targować. No być. tak, ale dla tego typa, co zarabia mniej, inaczej świat wygląda. On pewnie myśli: No ale czekaj, robimy jeden do jednego. Czemu on zarabia więcej? Wiesz, nie pomyśli, że może tamten wytargował się, albo jest cenniejszy jednak, w jakiejś dłuższej perspektywie, tylko tak w skrócie, coraz gorzej. I czy chciałem zarabiać więcej od moich wspólników? Nie. Nie. Byłbym bardzo okej okay z tym, gdyby oni zarabiali więcej ode mnie. E, jakby więcej zapierczali. Najbardziej logiczną propozycją moim zdaniem było to, aby do pensji, które już mamy, dodać procent od AdSense'a z programów dla autora programu. <laughs> Mówiłem o 40%, jakby w było to też by było ok. Chodziło o zasadę, żeby robiąc coś, mieć z tego bonus. Jeśli robisz coś dobrego, jeśli wpadłeś na pomysł, który generuje miliony... Wyświetleń, to powinieneś coś z tego mieć więcej niż osoba, która w tym czasie jest na wakacjach. Tak po prostu rozumiem e, świat. Tak rozumiem firmę, która działa. Ale nie miałbym problemu z tym, wręcz taka była moja jedna z intencji, żeby uruchomić moich wspólników, żeby pokazać im: Ej działajcie, to wtedy będzie bonus. Zrób coś, nagraj raz na tydzień program taki czy owaki, i będziesz miał z tego chociaż. Parę tysięcy złotych więcej, ale zrób coś. Zrób coś, porywalizuj ze mną, pościgajmy się. A oni mówią, co ty pierwszy? Zostawcają w próżnię znowu. Jak ja z ciebie A zarabiam? Po co on coś robić? W jego firmie, czy też w firmie wklejonej jest wspólnikiem, nikt nigdy nie będzie zarabiał więcej od niego. No To jest tak głupie, tak małostkowe, że trudne aż do. Skoro... To chyba musisz sobie powiększać z jakiegoś powodu, nie? Musi, musi mieć najwięcej. Trzeba wiecie, sobie rekompensować straty różne. <grystanie> tak to chyba wygląda. Komentowania, ja mega bym chciał. Zakaz przez kierownika ujawnianie, ujawnianie, o nie ujawnianie dochodów nie jest zgodny z prawem? Ja to nie wiem, jak to wygląda, ale kiedyś pamiętam. Na pewno tak by było. Teraz to nie wiem, bo ja to wiesz. Ja to teraz jestem, nie robię sprzed komputera, to nie wiem, jak jest. Mieć pracownika, który by zarabiał dwa razy więcej ode mnie, ale by przynosiłby cztery razy więcej siana ode mnie. Bo to by były proporcje, które by dla każdego były zyskowne. Ale tu nie chodziło o biznes, nie chodziło o logikę, chodziło o czyste ego. Teraz ego Adam top? mi przypomniał, kto to top? nagrywa że ponad rok temu euh, powiedziałem mu, że nie chce mi się już nagrywać stanowiska, dopóki moi koledzy nie zaczną nagrywać swoich programów. No i tak to jest właśnie... zwyczaj co? W ...ego. Teraz Adam mi przypomniał, który to nagrywa, że ponad rok temu e powiedziałem mu, że nie chce mi się już nagrywać stanowiska, dopóki moi koledzy nie zaczną nagrywać swoich programów. No i tak to jest właśnie... Na tym polega zwijanie interesu, Ź że komuś przestaje się chcieć. Okay. No i mi się w tym momencie coraz bardziej przestawało, z czym czułem się niekomfortowo, bo ja lubię pracować, tylko lubię, jeśli jest to praca na zasadach fair. Skoro już o pieniądzach mówimy, to podczas ostatniego zebrania zarządu Tomek Smokowski powiedział takie zdanie, które powszechnie... Powinien być specjalny podatek dla youtuberów i streamerów, 75%, który byłby przeznaczany dla bezrobotnych. No, to też bym go brał. Uzna uznano za idiotyczne. Sam na siebie bym podatek e, dawał. Nie bez powodu, e, że 20% pieniędzy zarabianych przez kanał sportowy zależy od wyświetleń. Nasze finanse w 20% zależą od ad od YouTube'a, od wyświetleń. W 80% ta firma bazuje na, bo to już jest firma, bazuje na sponsorach. I takie są proporcje, a nie odwrotne proporcje. Ty, ale to jest bardzo dziwne, co on mówi. się nie spodziewałem człowieka na tak wysokim stanowisku, tak yy, głupiego. Tak, nie będę się pierwszył. On sobie zdaje, że dzięki temu, że są gigantyczne liczby, tak dużo sponsorzy dają pieniędzy? Czy on nie dodaje 2 do 2? Ja pierdzielę. Chłop spojrzał na AdSense, czyli reklamy na YouTubie, i porównał do sponsorów i mówi: Nie wiesz co, Stanowski głupoty ale przecież z tego AdSense to jest 20% tylko. Ja pierdzielę, ty chłop na tak. Zresztą jest po pierwsze, on jest takim ignorantem, do niego przez to, że ma 25% spływa takie siano, że on jest takim ignorantem, że on ma w dupie to. On jest najmądrzejszy, bo jest milionerem i co ty się dopieprzasz? Ja jestem, dorobiłem się, tak? Więc zamknij mordę. O czym, no niestety Krzysiek też zdawał się zapominać, ale jak to mówi Tomek Fajto, Witam. niech mu się wiedzie. Ja uważam, że 100% pieniędzy zależy od wyświetleń. I no trudno tam. mi znaleźć argument w drugą stronę, ale mm, wiem dobrze, że Tomek nie kłamał. Nie kłamał Będzie. w tym sensie, że on w to wierzy. Bo sami kiedyś powiedział, że sposób Do... dla prestiżu jego nazwiska, Potem... a nie dla moich głupich liczb. E... Na pewno tak jest. W twoim świecie. Znaczy jego. No. Ciężko jest z narcyzami tak no. na co dzień. Po prostu ciężko. Tomek nie jest bohaterem tego nagrania i nie chcę, żeby e, nim był. Natomiast Dziwne. jedno zdanie powiedzieć muszę, jako że. Widziałem jako... podobne zachowanie na żywo szefa firmy w jednej firmie. Narcyz i psychopata. Kurde, bo się zastanawiam, nie, w sensie jak, jak ktoś z was pracuje właśnie na umowę o pracę, jak to wygląda z tymi szefami? Bo często tak jakby się pomyśleć w jakichś pato, pato biznesach, Januszeksach, to pewnie tak jest, nie? Że jak ktoś jest prezesem, jakimś tam bossem firmy, to myśli sobie, że jak zaszedł tak wysoko, no to on jest najmądrzejszy i jak ktoś, kto zarabia mniej, może w ogóle wiedzieć cokolwiek, zamknij mordę. Bo ja tu jestem szefem i pewnie dużo jest takich odklejeńców. Jakichś idiotów. Witam cię, pozdrawiam ciebie też. Ty się nie odzywaj, bo rejestrujesz dzieci do 800 plus i oddajesz do okna życia. Pobierasz zasiłek. <grym wiosenka> Normalnie tworzę dzieci w Excelu. Lol podkreślenie iluminacji dał na goliboardę 5 złotych, ale Stanos się sprzedał, bo brał pieniądze od państwa. Czytaj pisuł. Serio. Razem z tym typem od RMF. Kurwa. Ty... Nie wiem o co chodzi, to trzeba by się zagłębić. Kochany jest w swojej działalności do szaleństwa. I nie wiem, jakie o to Staram się ja ją zrecenzować od siebie. Problem z Tomkiem w internecie jest taki, że Miewa. Odklejki? Niemal wyłącznie złe pomysły. Powiedziałem niemal, bo czasami jeszcze ma bardzo złe. No a potem robi jeszcze z tego zaletę, że to takie alternatywne i, i w ogóle sztuka wyższa, niezrozumiana przez... Ile od Państwa dostęp? Nic. Całe życie tylko mnie okradają. Pleps. I teraz, żeby jeszcze Wam powiedzieć o moich intencjach, to dodam, że ostatnią propozycją poprzedzającą ten list o tym, że wychodzę. Moją ostatnią propozycją, którą przekazałem prezesowi Maciejowi Sawickiego, Sawickiemu, jest to, że zejdę z gwarantowanych zarobków o 75%. Chciałem, żeby zostawiono mi 25% tego, co zarabiają moi wspólnicy, pod warunkiem, że dadzą mi adsens od moich programów. Hmm. Że będę pracował na swoją pensję wyświetleniami. Okej. Okay. No. Właśnie czemu nie się nie zgodzili? Więc jak to z tą moją zachłannością jest? Coś dziwne. Z moją pazernością. Zastanawiałam do. Jeden koleżka, który liczy się, potrafi, tam mówił, że i tak za sensa mają mało, to powinni się zgodzić. I czemu się nawet na to nie zgodzili? Czyli on albo kłamał i wiedział, że mówi głupoty, ale powiedział to, bo myślał, że ludzie tego nie wychwycą, albo nie wiem co. To jest dziwne. Xbox dał nagrodę Sarfil za gry roku. To wina Billa Gatesa i tego, że ludzi chce usunąć z ziemi, Rel. Do oceny, bo. Microsoft do definicję pazerności. Czy pazerny jest ten, który chce zarobić <grym> na swoją pensję? Rel. Czy pazerny jest ten, który chce zarobić tyle samo, co ten, który zarabia na swoją pensję? <grym> Czy pazerny jest ten, który nie bierze pod uwagę, że ktoś może zarobić więcej, bo. Nie pozwala na to, ego, czy pazerny jest ten, który po prostu pracuje. Rzecz jasna, pojawił się argument: Kim w ogóle był Stanowski, gdy my zaczynaliśmy? Jaki był jego dorobek? A Aha, jaki był nasz? Czyli typowe pieprzenie staruchów. I w tym momencie nieważne, czy byłem właścicielem bardzo popularnego portalu. Internetowego, czy tym napisałem razem popula popularne książki sportowe, czy byłem od wielu lat e, dziennikarzem, tak, czy miałem w swój program w telewizji, e, to wszystko jest nieistotne. Możemy przyjąć na potrzeby tego nagrania, nie mam z tym żadnego problemu. Że byłem jakimś przypadkowym, pen ty, ale jak sobie tak pomyślisz, dużo jest takich ludzi z zamkniętą głową, co jednak osiągają taki sukces, nie? To może jednak nie otwarta głowa, a zamknięta głowa to do sukcesu prowadzi. O, chłopy pieprzą, kim on był, zanim mu daliśmy jakby platformę do mówienia swoich rzeczy, tak? Chłop, zamknięty łeb jak w tupę zakłuty rycerz. Rozumiesz? A mimo to jest milionerem. To jednak może to jest dobra postawa. Takim być ignorantem, tak pieprzyć wszystkich porówno. Jakoś chce żyć. A może to jest lepsza postawa jednak. Ten takiem. Które nie wiadomo, był potrzebny do rozkręcenia biznesu. Prawdopodobnie opisujesz przech... siebie. Ale które? Chodził z kamerami obok stolika, przy którym siedziało trzech. 3... Też ostatnio się nad tym zastanawiałem, że jak się na... respisz, to możesz do wyboru rozum czy pieniądze. No właśnie, co lepiej wybrać? Wiesz, jak im więcej się wie, tym większe szansa na depresję. To może jednak tylko pieniądze i wypije, jaja. Wielkich bossów i zagwizdali na niego. Zawołali: Mówię, hej, gówniarzu, masz te kamery, to chodź, będziesz z nami w spółce. Może ja tak... Nie dostałem ani tego, ani tego. Było. O, widzę, chyba znowu... tą samą klasę postaci wybraliśmy. W porządku, nawet na potrzeby tego nagrania mogę powiedzieć, tak było. Byłem Pentakiem, który niósł trzy kamery i go zawołali i powiedzieli: Zrobimy ci taki prezent, zostałeś wylosowany, po prostu obsypiemy cię złotem, mimo że jesteś nikim. W porządku. Tylko. Co to zmienia? Ty, ale się zastanawiam autorytety, bo tu o tym mowa w, w zawodzie, w którym to w ogóle nie powinno mieć znaczenia. Czemu w ogóle to jest w dzisiejszych czasach, w 2023 roku, brane jako jakikolwiek argument. Przecież wyobrażasz, autorytety na kanale na YouTubie. Co to w dupa jest? To według tego Borka, na przykład Steł byłby większym autorytetem, bo już. Miał 10 lat doświadczenia na YouTube. Więc więcej wie niż Stanowski, który dopiero zaczyna. Ja pierdziele, przecież to jest taki debil, że to jest. No nieporozumienie, no to jest taki zakuty łeb. Był taki pentak kiedyś w Barcelonie, Leo Messi. Pętał się między nogami. Znasz? Nikt go nie znał. Miał 14, potem 15, potem 16 lat. Jak A wiecie, co się potem stało? Potem się okazało, że generuje najlepsze liczby i m, trzeba się z nim liczyć. I że zacznie e, więcej zarabiać niż jakiś e, Marques albo tam inny Abidal. Tak było po prostu. I to nie chodzi o to, że ja się przyrównuję do Messiego. <laughs> Pokazuje najbardziej jaskrawy przykład tego, że. Sytuacja ludzi z biegiem czasu się zmienia. No tak. I zmieniają się zasady, na jakich te osoby powinny współpracować. Te zasady powinny być dopasowane do wspólnego interesu. Więc nawet jeśli byłem na początku Pentakiem, to Jezu, nie wiem, czy miałem szczęście, czy miałem, czy wydarzyło się cokolwiek przypadkowego, ale tak się stało, że stałem się dość istotną częścią tej całej układanki. Ale tu znowu. Zetknąłem się z ego i moim zdaniem z zazdrością. Z Zazdrością, która nie pozwala niektórym Dziwne. normalnie funkcjonować. I gdybym, gdybym. Nie wiem, naprawdę, znowu to powiem, ale ja będę się powtarzał cały ten film. Wyobrażasz sobie, że masz człowieka, który daje ci dużo pieniędzy, a ty tak naprawdę nie musisz dużo więcej pracować, i mimo to jeszcze go, dokręcasz mu śrubę zamiast no, zrobić tak, żeby. Jeszcze bardziej, miał większą swobodę i tak dalej. Po co? Przecież on wie co robi, po co ty to robisz? Jak, jak może ego, jak można być milionerem, człowiekiem, który ma jakąś tam do biznesu i wie co robi? Jednocześnie robić takie głupoty, jak ten Borek, czy ktoś tam, co on mówi. Przecież to jest chore. No jakby oni mu pozwolili nawet, żeby wszystko, o wszystkim decydował, mimo że go mogą przegłosować, to czemu nie? Przecież on wie, co robi, widać to po liczbach, powinni to tak oceniać, a nie po tym, czy 20 lat temu, yy, czy 40 komentował meczy jakiejś tam reprezentacji z ZSRR, jak grali, <ścoughs> czy w dupę, co to są za argumenty zakutych łubów. Nie dziwi, że oni w ogóle wpadli na taki pomysł. Jak robienie kanału na ety o sporcie? Przecież o piłce nożnej najlepiej robią wyświetlenia filmy o ciekawostce i tak dalej. Nie wiem, no jakoś im to wyszło, w sensie... Nieważne jaki tam powód był założenie tego kanału, skoro i tak ostatecznie oddał, ale to prawda. Najwięcej wyświetleń robiły rzeczy, i to się da chyba przyśledzić, nie o sporcie i tyle. Więc według mnie, jak spojrzeć na liczby, to powinni powiedzieć, no widać, że wiesz co robisz, rób to dalej i tyle. No. Nawet powinni go więcej nagrodzić pieniędzmi, i tutaj jest prosty przykład. Patrz, pokażę ci. Na, oni zarabiali porówno, czyli po 25%, tak? Powiedzmy ja to skrócę, nie? Ale po milion, nie? Po milion na łebka pensję mieli. To przecież nawet jakby, bo procentowo zarabiają, podwyższyli jemu. Podwyższyli jemu, no bo przecież zarabiałby za efekty swojej pracy, a nie tylko odgórnie podział porówno, no to przecież im też by więcej skapło. Więc jakby nagradzając jego, pośrednio nagradzaliby siebie, bo jemu by się bardziej chciało, więcej by robił, jeszcze więcej by zarabiał i na przykład on by zarabiał wtedy po 3 miliony, bo by miał te efekty większe, nie? Ale oni by zarabiali po półtora miliona, za to samo robotę, nie robiliby dużo więcej, tylko po prostu pozwoliliby jemu działać. Skapłoby im dużo więcej siana, a on by zarabiał adekwatnie za swoją pracę, ale nie, nie mogli tego zrobić. Musieli zarabiać po tyle samo i, i koniec. No debile. To jest tak zwane podcinanie skrzydeł. I granie nie na swoją korzyść, to jest dziwne. Gdybym dzisiaj miał odpowiedzieć najkrócej, jak się da na pytanie, co rozwaliło kanał sportowy. Polaczki tak myślą, Polaczki chcą 4,5 miliona. dla... No tak to wygląda. No to teraz będą zarabiać po 50k. To jest trochę się w drzwi, wyobraź sobie, 50k zarabiać, ale pewnie dla takiego borka 50k to jest dzienne wydatki na wakacjach. Z mojej perspektywy. To Albo powiedziałbym, nie, że. Na wakacjach 500. Te papiery dla spółki naszej przygotowywała kancelaria. No, do której dzisiaj, z perspektywy czasu, też mam bardzo dużo zarzutów, i wydaje mi się, że. W normalnej robocie też tak jest, jak większość to nie tylko. Ale on nie jest w normalnej. Po pierwsze, nawet jakby to porównywać do normalnej roboty, on jest współwłaścicielem spółki, a nie szeregowym pracownikiem. Rozumiesz, to jest inna sprawa. Ale się właśnie zastanawiam, jak to jest w wielkich korporacjach, na przykład w Google, nie? Jak ktoś wymyśli jakieś coś rewolucyjnego, to czy na przykład dostanie procent od tego jakiś? No bo w teorii w wielkich korporacjach tam i tak pieniądze chyba grają już drugą rolę. Tam większą rolę gra to wyścig zbrojeń. Więc powinni motywować w ten sposób, tak na logikę, żeby szybciej i szybciej napędzać rozwój. Nie? Nie wiem, w sumie trzeba by doczytać, ale byłoby to ciekawe. Pewnie dadzą premię? W sumie, no tak, no to też tak może być, że nie musi być procent, ale premia. Bo Stanowski też w sumie nie walczył o procent. Znaczy, walczył tutaj, mówił, ale jakby mu równie dobrze powiedzieli, że dostanie premię, to też pewnie byłoby GIT. Po konsultacji z moimi z kolei adwokatami, ja będę chciał się pewnymi rzeczami zająć, bo dzisiaj mam wrażenie z perspektywy czasu. Że kancelaria, która tworzyła papiery o, spółkowe, mali. czyli za zadanie miała za nasze wspólne pieniądze stworzyć biofakt, dokument no. zabezpieczający ciebie, Tomka, mnie i Krzyśka. Stworzyła dokument nie do końca zabezpieczający interesy spółki, a raczej dające możliwości. A to jest to, co na początku gadaliśmy, zobaczymy, co tu będzie. Bo tu zgadał, że jakoś zgłosowali za tym, zobaczymy. Jednemu. Członkowi nazwijmy to tej spółki, żeby sobie zrobił co chce w jakimkolwiek momencie bez większego wyboru. Ej, bardzo ciekawy jest ten program. Ty ludzie, co pisali, nie oglądaj. Yy, głupi jesteś. Ale mam nadzieję, że zmieniłeś zdanie. Fajne to. A to już Borek uważa, że został oszukany przy, czy też prowadzony w błąd przy yy, podpisaniu umowy wspólników. No i on tego tak nie zostawi. Wiadomo, jego prawnicy będą działać. Yy. Nie może być tak, że Stanowski, solidny, może zbyć udziały, co to ma być. On teraz będzie miał roszczenia z tym związane. Wirtualne roszczenia Mateusza Live występują, występują no zawsze, gdy coś mu się bycie. wydaje niezgodne z prawem ulicy, lub generalnie, gdy coś mu się wydaje. Ale to już Brawo temat na inną ulicy. opowieść. Skupmy się na jego przemówieniu z Arłamowa, które chce odkłamać. Bo to jest tak wielopoziomowa bzdura i tak wielopoziomowe kłamstwo, że można się tylko złapać za głowę. Tak naprawdę żaden z nas dzisiaj nie wie, kto jest akcjonariuszem spółki Weszło TV albo kto wyłożył pieniądze na Weszło TV albo jakie są układy między Krzyśkiem a każdą Dzień, inną osobą podłoka. fizyczną w spółce Weszło TV. W spółce kanał sportowy od początku po 25% mieli Borek, Smokowski, Pol oraz Weszło TV. Weszło TV: 55% to ja, 45% to moja żona. I to jest bardzo ciekawy wątek. Bo w sumie był taki moment, gdy żało... Czyli tamten mówi publicznie, że nie wiadomo kto ma te udziały, a to jest takie proste do dowiedzenia się? Okej, okay. czyli tutaj jest coś grane. Bałem, że nie przystąpiłem do tej spółki jako osoba fizyczna, tylko jako Weszło TV. E, ale musiałem. Ponieważ Weszło TV wniosło do kanału sportowego cały osprzęt, całe studio, i weszło TV było właścicielem sprzętu, z którego kanał sportowy przez lata korzystał. Dzięki koala za 7 lat. Jak życie Jest tyłu, a reagujemy. I bez tego kanał sportowy po prostu by nie powstał, bo nie było tak, że spotkalibyśmy się we czterech i powiedzieli ej dobra, zakładamy kanał na YouTubie, ty odchodzisz stąd, ty stamtąd, ty stamtąd i każdy rzuca po 150 czy 200 tysięcy w ten niepewny interes. Nie. Właśnie dlatego, że nie trzeba było niczego wrzucać, a od razu zacząć zarabiać, to dlatego ten kanał sportowy powstał. I dlatego ja jako Weszło TV wszedłem do tej spółki, a nie jako Krzysztof Stanowski, ponieważ ktoś musiał wnieść kamery, światło, studio i tak dalej. I była to spółka, która była właścicielem tego całego sprzętu. Później I to jest zobacz. ciekawe doświadczenie, bo to. dużo się mówi o nierówny podział kasy, e, chciał Stanowski. To mi po raz pierwszy dało do myślenia, że te gadki o równym podziale kasy to jest tylko bzdura, to jest łatwa wymówka. Bo na skutek tego, że wszedłem do witam, tej witam. spółki jako inna spółka, przez moment pojawiło się ryzyko, wypowiedziane przeze mnie na głos, to wtedy nawet nie wydawało się ryzykiem, tylko pewnikiem, że będę musiał zapłacić podwójny podatek od dywidendy. I mówiłem moim wspólnikom, panowie, no, każdy dostał po tyle dywidendy. W sensie, że on Chodzi o to, że spółka dostanie dywidendę od tego podatek i potem on sobie wypłaci jako osobie fizycznej z tej spółki i drugi raz, to o to chodzi? jeżeli tak, to ona sprawa. Ale ja dostałem realnie, o tam nie wiem, 100-150 tysięcy złotych mniej, bo muszę zapłacić jako spółka dodatkowy podatek. A przecież musiałem być jako spółka, bo przyniosłem sprzęt. Może trzeba by to jakoś wyrównać. I dwa razy podnosiłem ten temat, i w tym momencie moi wspólnicy akurat byli zapatrzeni w telefony i chyba nie słyszeli. Chyba nie słyszeli. Finalnie nie zapłaciłem podwójnego podatku. O, nich, o czym oni chyba nawet do dzisiaj nie wiedzą, chyba myślą, że po prostu zarobiłem mniej. No, ale to tyle, jeśli chodzi o te zasady, szeroko pojęte zasady. Mateusz zarzucił mi też, że napisałem. W niedzielę, że we wtorek mam notariusza i sprzedaję udziały, że powinienem go poinformować, że co to jest, jak tak można. Że to się nie godzi. <noise> jak go udaje? I tak mnie wychowano. Rozmowa o biznesie z Krzyśkiem. No to, 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 to w ogóle jest na poziomie podstawówki. No bo Krzysiek Stanowski. Z tego co na razie się dowiedzieliśmy, to on tak prowadzi biznes. Ale jednocześnie ten biznes jakoś tam działa. To może dobra metoda. Dzisiaj publikuje na swoim kanale Whatsappowym, że we wtorek sprzedaje udziały. To ja znowu się mogę zapytać, kto upoważnił Krzyśka Stanowskiego do takiej informacji. Ale nie, poczekaj akurat, nie, to nie, no, są jego udziały. Michał, Michał, słuchaj, to są sprawy spółkowe. W przyszłym tygodniu będę wymieniał opony na, siło, na zimowe, też Ci mam to zapowiedzieć? Czy mogę? Daj lajka like pod tym materiałem, to będę wiedział, że wiesz, że mogę. Bez twojej zgody wymienić opony albo sprzedać lodówkę. Dlaczego miałem cię pytać o coś, co do mnie należy? Ale tak naprawdę to ty nie powiedziałeś prawdy widzom. Bo ja spytałem. I to jest właśnie najciekawsze. Nie musiałem, a zrobiłem wszystko, żeby być super fair. Super fair wobec swoich wspólników. Mateusz rozpowiadał, że ja z tymi udziałami basic zgody nic nie zrobię. Wiadomo, jestem biznesowo dzieckiem z podstawówki. Okazało się potem, że, że, że może odwrotnie. Natomiast miałem różne pomysły na te, e, na te udziały. Niektóre trochę bardziej szalone, które pewnie przyniosłyby mi znacznie więcej pieniędzy, ale chciałem wyjść z tego wszystkiego z klasu i przyprowadziłem. Wam, kupca Macieja Wanzla. Spotkaliście się z nim na kolacji Dwa tygodnie wcześniej. Potem spotkaliście się we czterech razem z Maciejem Wanzlem i rozmawialiście o tym, jak ta współpraca ma wyglądać. Poprosiliście o kilka dni do namysłu. Potem przeprowadziliście głosowanie 4 do 0 za tym, aby Maciej Wanzel został waszym wspólnikiem. Aha, Ja mogłem sprzedać to komukolwiek, żeby tak ja nie zapytać. Ale nie dość, że zapytań. Ty, no tak, bo ja na początku myślałem, że on jest obrażony o to, że on sprzedaje nic im nie mówiąc, a to wygląda rzeczywiście. No jak było nawet głosowanie, ty, to o co on jest w dupy obrażony, ten Borek? Obyle byle gówno? To jeszcze przegłosowaliście Witam, to 4 do 0, Mateusz, 4 do 0, że chcecie Macieja Wazla. I ty robisz teraz na zewnątrz ze mnie kogoś. Szeregno, temu to co on mówi. Pokątnie gdzieś zrobił jakiś interesik i wpuścił wam do spółki kogoś, kogo wy nie chcieliście. Nie pisz tych liczbów. Po co tak nie można? Ja uważam, Przecież że nie, pieniądze słowo, i biznes lubią można, ciszę. Nie? I naprawdę byłoby rozsądniej i, i normalniej A teraz nie w... takich zarobków A, biznesowo. Mm -hmm. Żebyśmy pewne rzeczy załatwiali. Tak, się to załatwia w biznesie a nie ogłaszali na kanałach, że we wtorek prawdopodobnie podpisuję umowę o sprzedaży udziałów i za chwilę nic nie będę miał wspólnego z kanałem sportowym, nawet właścicielsko. Po co te kłasa? po co ten teatrzyk? Nie możesz powiedzieć po prostu Pod jak było. Zmuszasz mnie do tego, żebym ja mówił jak <laughs> było, w szczegółach roli. o pewnych rzeczach. No nie w szczegółach, bo mógłbym to nagranie, mogłoby trwać 5 godzin, a nie godziny, ale zmuszasz mnie do odkłamywania swoich historii. Dlaczego ludzie to sobie robią? Dlaczego, nie wiem, czy to jest historia jak z Natalią Janoszek, która uznała, że nakłamie na mój temat i musiałem nagrać drugi film. No po co to sobie robić? Nie rozumiem tego. Mateusz, nie wiem, czy Ty zdajesz sobie w ogóle sprawę, co Ty opowiadasz, że z jednej strony robisz z siebie mentora biznesu, a z drugiej strony mówisz, że nie czytasz, co podpisujesz i nie rozumiesz, co podpisujesz. Znaczy no, jak nie czytasz, to nie rozumiesz, no to jest oczywiste, natomiast jeśli przez tyle lat byłeś udziałowcem w spółce i nie wiedziałeś z kim, jeśli nie wiedziałeś co oznacza, że inna firma ma udziały w twojej firmie, przecież to jest zadanie na trzecią lekcję przedsiębiorczości w szkole. To nie jest no tam coś, takich się też było. Tylko to jest trzecia lekcja przedsiębiorczości w szkole podstawowej. Jedna przedsiębior bo to była taka lekcja, lekcje przedsiębiorczości, chyba ta. Miałem rok taki albo jeden semestr w liceum. To była, pamiętam, rozmowa o pracę i poza tym chyba nic. Zresztą. To były wielkie przygotowania o to, do tego, tej, tej rozmowy, że chłop z miesiąc uczył co mówić, jak się ubrać, co napisać w CV i tyle. Potem było to zaliczenie, a potem życie robiliśmy do końca. Więc. No, kłóci to się wszystko. Albo udawaj tego biznesmena, albo udawaj e, ciamajdę, którą ktoś wykiwał. No ale nie jedno i drugie równocześnie. Nie miałeś tego? No bo to, to nie. To ka. nie jest taka podstawa? Żeby to pokazać, RNG. jak bardzo byłem fair, to jeszcze dodam jedną informację. No tak. Gdy Mateuszu to... mnie zagrzały Lepsza Kolejny. To 11 października wysłałem do Was informację, że oczekuję zwrotu sprzętu że 13 października Parżynka. sprzęt powinien być spakowany. Oczywiście go nie spakowaliście, nie zwróciliście. To było dla mnie jasne, że tego nie zrobicie, że bycie udawali, że nie przeczytaliście tej informacji. <grym> Ale nie egzekwowałem tego. Machnąłem Dobre, na to ręką, bo wiedziałem, że tak zabiorę sprzęt, to nowy przyjedzie do was za 6 tygodni czy za 8. Że nie będziecie mogli robić programów. Nie chciałem w, na takich zasadach wychodzić. Chciałem być super fair. Tylko wy nie potraficie tego docenić, bo Ucierpiało wasze ego, ucierpiała wasza duma. Witam, i teraz kameru, witam. zachowujecie się jak porzucona dziewczyna. Sorry, sorry. Która... Poza roz... przedsiębiorczości miałem dwa lata w psychiku, nic przydatnego z tego nie pamiętam. Okej. Okay. Ja pamiętam najbardziej w podstaw przedsiębiorczości, że typ mówił, że wygrał w Totolotkę chyba kilka milionów i że już nic nie musi robić, ale lubi uczyć i dlatego jest nauczycielem. Tak opowiadał i nie wiem, czy to prawda w sumie, ale możliwe. No. Chciał mi drapie po jakichś starych zdjęciach. No, <noise> chciałem być superfer, zostawiłem wam ten sprzęt, ale o tym okay. już nikt nie wspomni. Tylko o tym, że. To ale w brój... sumie może to być prawda, bo on odpowiadał różne historie i raz zweryfikowałem tą historię, bo opowiadał, że na Piotrkowskiej mieszka w Łodzi. I raz go spotkałem na Piotrkowskiej, wyjeżdżał z bramy autem, czyli raczej, bo jak na Pietrkowską w Łodzi musisz tam mieszkać, żeby w ogóle na nią wjechać autem, chyba że to jest jakiś tam transport do sklepu czy coś takiego, ale to nie wiem jak to działa. Ale jak tam mieszkasz, to tylko tam możesz wjechać, i do bramy w, to już w ogóle i on tam wyjeżdżał. No. To może jednak mówił jedna rzecz się potwierdziła. I nie warto z nim robić biznesu. To podsumujmy, to to jaki był stanowki zły, Jochne. a jaki nie był, co wy zrobiliście, a co zrobiłem ja. Bo gdyby... Ale co oglądaj to szybciej? Oglądam w swoim tempie. O, jedenerwuj mnie, sorry. Miał to podsumować, to sobie to wypisałem w punktach. Wy zwolniliście moją mamę z pracy, zwolniliście moich kolegów z pracy, nie chcecie mi wypłacić wynagrodzenia za czas wypowiedzenia. W wysokości takiej. Ty, a to jak nie chce, on nie może tego gdzieś zgłosić? To nie jest prawnie. Dostawałem jej wcześniej, tylko uznaliście, że najlepiej, jakbym wziął 15% tego, co wcześniej zarabiałem, tylko część za wizerunek. Było tak czy nie było? Tak ustaliście, tak sobie gadaliście na zebrankach, zanim się tak, ja podpisaliśmy wiadomo. na jakieś rozwiązanie, które polegało na tym, że machnąłem ręką? W ogóle jesteście bardzo słabi. Wypowiedzenia. Nie umiecie tego robić z klasą. Tego doświadcza właśnie moja mama, która ma biuro księgowe i zatrudniała osobę także po to, żeby was oprócz niej rozliczała, no ale co? Chcecie jej zapłacić wypowiedzenie tylko w wysokości podstawy, bez tego całego dodatku za rozliczone zaksięgowane dokumenty, gdzie standardem jest, że. Umowa polega na tym zbiorem księgowym, że masz jedno i drugie masz podstawę plus kwotę za zaksięgowane dokumenty. Im więcej tych dokumentów, tym wyższa kwota, no ale wy nagle uznajecie, że trzymiesięczne e, wypowiedzenie to nie jest średnia z ostatnich trzech miesięcy, czyli to, ile naprawdę e, ktoś zarabiał, tylko, tylko łapiecie się e, tych e, kwot podstawowych i uważacie, że to jest OK. W porządku, można tak działać, tylko to jest po prostu małe, słabe. Jeszcze robicie to na takich żałosnych kwotach, że. Tyle to, jak oni typu... to robią, to co on mówi, to jest w ogóle legalne? To nie jest jakby odprawnie wymagane. Właśnie te wypowiedzenia? to jest dziwne. Tak Dzięki. dał na Dziękuję. Kiedy hospicium. Dzisiaj bez Dziękuję bardzo. No wiesz, no wizerunek. Kryty to nie mogę. Wam ale dziękuję klasę. bardzo. Znaczy pacjentów tyle. No i opowiadacie na mój temat A, okay. w programie, bzdury, A, okay. które mają mnie zdyskredytować przed e, widzami i przed e, partnerami biznesowymi. Poniekąd przed partnerami biznesowymi, trochę teraz sam sobie szkodzę, bo wchodzę za bardzo w szczegóły, ale mimo wszystko uważam, że społeczność ma prawo wiedzieć jak najwięcej. Bo jeśli ktoś rzuca hasła przy. No, tak naprawdę zasięga tak, idących w setki pospolity. tysięcy. Przecież, ile TikToków latało z tego, ile wycinków po Twitterze. Nie, nie mówię o samym programie, który już ma dużą oglądalność. To robi mi realnie krzywdę. I ja muszę odpowiedzieć. Więc, zwolniliście moją mamę z pracy, zwolniliście moich kolegów z pracy, nie chcieliście mi wypłacić wynagrodzenia za czas wypowiedzenia, na jaki zasłużyłem pracując przez te cztery lata, i opowiadaliście o mnie bzdury. Ja u was nic nie mówiłem. Odliczałem sobie dni do mojego projektu. A wy nie mogliście tego znieść, że będę miał swój nowy projekt, więc wkurzało was, ale ja o was słowa nie powiedziałem przez ten cały czas. A wy ciągle, co program to. A to tak, a to tak, a to dobra, a to śmego tego. W końcu Mateusz się odpalił i poszedł w ogóle po bandzie. Mówiąc szczerze, w oczach biznesu to właśnie się skompromitował doszczętnie, ale e, nie moja sprawa i nie moje konsekwencje. Natomiast co ja zrobiłem? Nie zabrałem żadnego pracownika. Nie pokazałem nikomu, ej, nie pracujemy z nimi więcej. To wy ich goniliście. Zostawiłem sprzęt. Maknąłem ręką na wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości. Napisałem nawet na Twitterze przeprosiny za żart na prośbę Mateusza Borka, bo do mnie zadzwonił i uznałem, że to zrobię. Przyprowadziłem kupca w taki sposób, żebyście mogli go sobie zaakceptować i przegłosować. I nie opowiadałem. Bzdury na wasz temat. O tym już przed chwilą mówiłem. Biedacze. Jeśli jedna strona miałaby Jego być strona, fair, a druga słucham. nie być fair, to ja nie mam problemu ze wskazaniem, kto jest kim. Oczywiście nie jest też prawdą to, co Mateusz Borek powiedział o programie moim z Robertem Mazurkiem i ostatnim odcinku, który nie został wyemitowany. My nie byliśmy zgodni co do tego, czy ten materiał powinien być wyemitowany. I ja nie mówię przed wyborami. Tylko ja jednak byłem zwolennikiem, żeby to wyemitować po wyborach, żeby sobie ludzie obejrzeli, co w tym odcinku wymyślili Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek. No bo tam padały różne treści o tusku, co leży i kwiczy, i nie tylko. I ja byłem za tym, że jeśli ktoś wziął odpowiedzialność za ten materiał, jeśli ktoś za ten materiał zarobił pieniądze, to dlaczego tego nie wyemitować? Powiedzieliśmy, Wspólną decyzję. To nagle chcę płacić ludziom za efekty pracy, a nie należy się prawnie 25%, bo u nas decydują głosowania. Przegram to głosowanie 1 do 3. I dlatego, i dlatego ten materiał nigdy, nigdy nie ukazał się na antenie kanału sportowego. Ale teraz Mateusz to już przesadziłeś. To znaczy cały czas w przesadzałeś, ale teraz opadły mi ręce. Apeluję no, do prawda. ciebie. Pokaż w całości. Ostatni niewyemitowany odcinek Mazurek i Stanowski. Ja bym tego chciał, Robert by tego chciał. Podobno ty też tego chcesz. Nie wierzę, że zablokuje to. Nagle Michał Poli powie: Nie, nie emituj mnie. Wyemituj. Wyemituj i sprawdźmy, czy okłamałeś widzów kanału sportowego Warłamowie. Czy zmanipulowałeś widzów kanału sportowego Warłamowie. Czy posunąłeś się do skrajnej manipulacji, żeby mnie oczernić w ich oczach. Sprawdźmy to, zweryfikujmy, bo jeśli się okaże, że nie masz odwagi wypuścić tego materiału, będziesz się chował za jakimiś głosowaniami, wiemy, jak to z głosowaniami u nas w firmie było, to znaczy nigdy się nie odbywały. Jeśli będziesz się chował za jakimiś głosowaniami, to będziesz dla mnie zwykłym kłamcą. Dla mnie będziesz zwykłym, znaczy już jesteś, ale będziesz w oczach ludzi zwykłym kłamcą. Może pokażę. Wiesz, to było w tym odcinku przecież. Ten odcinek to była. Jedna wielka beka z debaty telewizyjnej, z debaty wyborczej w TVP. Fajna to było śmianie była. się z rachonia i trochę kłeczka, choć on w tej debacie nie brał e, udziału. To było śmianie się z rachonia i zadawanych pytań i śmianie się z tej naiwności TVP, że można e, takimi pytaniami głupimi, stezą, zaorać Donalda Tuska i że on będzie leżał i kwiczał. Taki był tego wydźwięk. Albo tego nie obejrzałeś, wtedy cofam, że jesteś kłamcą. E, wtedy po prostu e, nie, w sumie nie cofam. Wtedy też jesteś kłamcą. E, więc w każdym wariancie jest kłamcą. Dzięki, fake za 52 lata. Od wnuczka, no wnuczek 52-letni, to w dupę, ile ja mam lat ja pierdolę. Dziękuję nie, bardzo. Tylko pytanie, czy w oczach ludzi Dziękuję też będzie. Więc bardzo. jeśli nie chcesz być w oczach ludzi kłamcą, to tu ten odcinek po prostu. Wrzuć go. E, a jak będziesz w to brnął, to ja go wrzucę, bo ja mam wszystkie odcinki w wersji roboczej. Aha, on to ma. no. I machnę ręką na konsekwencje. Że powiecie, że nie mam prawa, że to jest wasz film i tak dalej. E, machnę ręką na konsekwencje i po prostu to wrzucę do internetu. I będzie ci bardzo głupio. A po co ma być ci tak bardzo głupio? Znaczy, nie, w sumie nie wiem, co masz do wygrania trec, jak się zastanawiam na tym, wrzucając czy nie wrzucając, w każdej wersji wychodzisz na durnia. E, no ale no trudno, sam to sobie e, wybrałeś chcąc e, opowiadać o mnie takie, a nie inne e, Ale e, zaorał że... tego Borka. No jak na razie z tego co widzimy, no to ta, ostro. Czy w ogóle cała ta gadka o tej... Mnie zastanawia dlaczego gość, który zarabia 4k ma uczyć Max. 4K ma uczyć przedsiębiorczości. Widzę, Ty chyba masz delay 20 minut, bo Ty gadasz o tych nauczycielach przedsiębiorczości, ale to <laughs> no to już... Naw... No... Nie wiem, czy będziemy wracać z tego tematu, widzę, ale musisz odświeżyć live'a. Głosowania, demokracji wewnątrz, kolaudacji, zatwierdzania materiałów. Ludzie mają taki Ludziom się wydaje, że tak wygląda kanał sportowy. To się spotykamy, spotykaliśmy, dyskutowaliśmy, kto co wrzuca, kto czego nie wrzuca, co będziemy robić za tydzień, za dwa, co nam się w kanale podoba, co nam się nie podoba. Prawda jest przecież zupełnie. Za 20 inna. minut mi odpowie. rację. No Byliśmy grupą minut. obcych sobie ludzi, którzy mieli jeden wspólny kanał, na którym produkowali to, co chcieli, bez żadnych głosowań, bez żadnych narad. Narady to były, nie wiem, programowe ze dwie w roku, ale zawsze po godzinie ktoś szedł się poruszać, a ktoś inny szedł na masaż, i tyle było z tej narady. Ale ja nie mówię, że to źle, bo to właśnie może nawet dobrze, że każdy miał totalną swobodę. Lepiej się wydaje. To działało. Nikt nikomu nie mówił, co ma robić, jakiego gościa zaprosić, jaki program zrobić. Byliśmy zbyt wcześnie. A tyle miłeś nad tym tematem, widzu. Okej. Okay. No ale wiesz, ten typ, co ja mówiłem, co akurat u mnie uczył przedsiębiorczości, no to powiedział, że wygrał kilka milionów w i dla jaj se uczy. No nie wiem, jacy są inni nauczyciela. Mieliśmy za sobą zbyt wiele lat pracy, żeby jedna drugiej osobie miała stać nad głową i mówić to dobrze, a to źle. Więc. Mm. To nawet spoko, że tak to funkcjonowało. Na pozór amatorsko, ale wcale nie, bo gdy to robią profesjonaliści, to już nie jest to amatorka. Więc to jest w porządku. Ja w ogóle nie chciałbym, trochę nie chciałbym, żeby ten odcinek, on ma swoją tematykę ma sumie, określoną, no. są w nim określone emocje, jest to element sprostowania, natomiast nie chciałbym, żeby nie wiem, wydźwięk był tylko taki, że. Wszystko było źle i nic mi się nie podobało, bo przecież ja byłem w tym kanale przez prawie 4 typem. lata, 4 lata, nie wiem dokładnie. Natomiast to nie jest tak, że wszystko było źle i wszystko mi się nie podobało. Poznałem tam masę fantastycznych osób. Miałem okay. super satysfakcję z wielu zrobionych rzeczy i uważam, że był to projekt i może będzie. Życzę wam szczerze, żeby był, bo nie mam interesu w tym, żeby nie był. Życzę wam, żeby to był ciągle projekt odnoszący wielkie sukces. Na pewno będzie. I być może na skutek tego e... Dobra, ty z tym yy... strzelam, że skadając sportowym będzie jak z tym, co w piłkę grają tym Fame MMA, Że zara to będzie leciało w jakimś kanał Plusie, czy gdzieś i tyle. I na tym będzie polegało finansowanie tego wszystkiego. Czy <laughs> po prostu to będzie gdzieś w telewizji, jako zwykły program i luj, a na YouTubie przy okazji. Trzęsienia ziemi, które teraz nastąpiło, być może wy też zmienicie troszeczkę swoje podejście, może Maciek Wanzel doda tam jakieś brakujące elementy, może, Ale może sprawicie, że ten kanał jeszcze urośnie. I naprawdę nie będę Wam tego zazdrościł, życzę Wam tego, bo oprócz ludzi, którzy są na wizji, Którzy też niektórzy są dla mnie bardzo spoko. Większość jest bardzo spoko, większość jest super fajnymi ludźmi. Są też bo jak kupić suba na tym kanale, jak któryś raz ale się przychodzi. Weź co so widzów wykrzyknik Prime najlepiej. Wtedy będziesz miał na rok 5 Dyszek i powinno być Eskiem. Ludzie, którzy pracują z tyłu, i bardzo ich szanuję i pozdrawiam i nie chciałbym, żeby e, oglądając ten film mieli takie wrażenie, ktoś. że ja po prostu także ich atakuję tak to, ich miejsce ja pracy, wszystko znam. jest negatywne, nie? Doceniam to, co robili, mam dużo satysfakcji, że robili to ze mną, mam nadzieję, że oni mają satysfakcję, że pracowali, e, że to jest obu strony, że oni też mają satysfakcję, że robili to ze mną. E, myślę, że może, spędziliśmy ja, tam może. masę cudownych momentów i w sumie chciałbym tylko takie pamiętać. No, trochę zostałem zmuszony do tego, żeby odkłamać pewne historie, ale, ale koniec końców ja e, mam dojdzie. nadzieję, że po prostu dacie radę i że ten kanał będzie trwał, będzie rósł i spoko to będzie no, zawsze część mojego dorobku. Zawsze będę mógł sobie powiedzieć, że jednym z ojców założycieli byłem ja. Nie tym, który to wywrócił, tylko tym, który to postawił, a wy to a, będziecie ten, potem okay. kontynuować. Michał Pol ma dzisiaj urodziny. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Życzę mu, żeby w tych internetach działało jeszcze 100 lat. E, gdyż z Michałem mi się zawsze dobrze pracowało i mm, mam nadzieję, że Michał nie zatraci tej swojej żywiołowości i tego e, tych takich pozytywnych emocji, które ma na co dzień, które widać na antenie, bo, bo ja to zatraciłem, on nie, więc mam nadzieję, że, że on będzie tym, który po prostu jest e, długodystansowcem m, w przeciwieństwie do mnie. Żałuję, że wraz z moim odejściem kończą się kwartalniki sportowe. Prawdopodobnie się kończą. Być może i dawni wspólnicy znajdą na rynku kogoś, kto ten projekt jeszcze e, pociągnie, ale po prostu osobiście w to wątpię. E, rekordowy był numer o Mistrzostwach Świata. Sprzedaliśmy ponad 29 tysięcy egzemplarzy w kwocie około 50 złotych. To daje prawie 1,5 miliona przychodu. E, Grube setki tysięcy złotych zysku. już nie pamiętam dokładnie, może z 800, coś takiego. E, więc projekt, który uważam był jak. Co musi pole, Polek, musi z tamtymi pracować, ale wiesz, no może on, może on tamty nie robi takich wyników jak Stanowski, to nie mają za co go nienawidzić. Kościoły? Polska, Polska miłość. Nie satysfakcję, bo robiliśmy go w ogóle czasu, razem z Przemkiem ruskim Kamilem Gapiskim, Łukaszem Widulińskim i Rafałem Romaniukiem. I który nam wszystkim dawał satysfakcję, ale czasami też frustrację. Frustrację, która się wiąże z tym, o czym mówiłem wcześniej. No bo jeśli robisz taki numer na mistrzostwa świata, na mistrzostwa świata jeśli masz 32 drużyny i są tam różne, różne pola do zapełnienia, jeśli chcesz, żeby Mateusz Borek napisał cztery zdania o każdej drużynie. mieć 20 reklam na Twitchu? Pierwszy tydzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Jeśli w ogóle nie może Chyba tego nie zrobić, wiesz, bo wiecznie to. nie ma czasu. A ty zostajesz na sam koniec z pustymi polami nie w gazecie to to, i na szybko musisz wymyślać, co dać w to miejsce, skoro Mateusz nie ma czasu na cztery zdania o drużynie. To się frustrujesz. Jeśli dodatkowo widzisz, że robisz w swoich wakacjach. mediów społecznościowych słup sprzedażowy takiego e, wydawnictwa, jeśli napędzasz tą sprzedaż, a kto inny nie ma nawet chęci wrzucić linka na Instagrama, to frustrujesz się podwójnie. Z tym Borkiem Kosama z tego filmu, no to tak wynika. Bo wziąć pieniądze z tego wydawnictwa jest bardzo fajnie. Będzie fajnie błasz, wziąć do spółki nie, potem nie go podzielić. Roku. Ale zapracować na to trzeba jeszcze zapomnieć. w minimalnym stopniu. O, to już ciężko. Bo to Stanowski robi, to nie podoba mi się to do końca, bo, bo to jest dobre, a to jest jego, więc po co to ma być dobre, skoro to jest jego? Najlepiej, żeby to walnęło i żeby nikt tego nie kupił. Tak czasami się czułem. Nie wiem, czy taka była prawda, ale tak się czułem. Powiem jedno zdanie a propos tego filmu o Janosze, Co bardzo cenię u Krzyśka w tym filmie to jest jakby ośmieszenie, nieprzygotowania, braku profesjonalizmu, braku researchu. <grym> wielu sobie mówi. Topowych, Ty brat sobie mówi Cyry. Albo pseudotopowych redakcji w tym kraju. Mówię o telewizjach śniadaniowych, mówię o, o portalach. Tylko na samym końcu ci ludzie gdzieś tam dalej pracują, za tymi firmami stoją wielkie budżety, za tymi firmami stoją wielkie agencje P.R. owe za tymi firmami stoją duże firmy zajmujące się chociażby komentarzami, za tymi firmami stoją też Cze, ja ludzie. teraz gada w dupę, bo już taka incepcja właśnie, że nie ogarnąłem. O portalach. Tylko na samym końcu ci ludzie gdzieś tam dalej pracują. Za tymi firmami stoją wielkie budżety, za tymi firmami stoją wielkie agencje PR-owskie, za tymi firmami stoją <grywanie> buduje multiversum. <grywanie> Duże firmy zajmujące się chociażby komentarzami, za tymi firmami stoją też ludzie, którzy potrafią do twoich partnerów biznesowych pisać z tych samych IP pisma i tak dalej i tak dalej. To jest duży, czasami bardzo brudny biznes nie należy o tym zapominać. Także z jednej strony to było bardzo pożyteczne punktu... spotkanie. <laughs> do... Ej, czemu ty tego tak mnie mówisz? <laughs> Widzenie jakby ośmieszenia nieprofesjonalnych ludzi pracujących w tym nie zawodzie. Ciekać by... bardzo, wujaszku. Wujek z Ameryki dał na goli, 50 złotych. Kiedy metup z widzami na pietry nie śmiecił. No, wujaszku, muszą ci wizę do Polski dać, bo ostatnio ci przecież yy, tego Interpol ścigał. Także wujaszku, będzie możliwość przyjazdu do Polski i od razu meetup. Ośmieszenia nieprofesjonalnych ludzi pracujących w tym zawodzie. To było bardzo dobre z punktu widzenia wyświetleń dla kanału, przyrostu subskrypcji. No to, to było prawie, najlepsze to znaczy, że... dla samego Krzyśka, jeśli chodzi o jego fejm i rozwój jego mediów społecznościowych. Natomiast w dalekiej perspektywie to wydaje mi się, no, sprowadziło na kanał sportowy dużo niepotrzebnych historii, tekstów, Co? komentarzy, pism i pewnej zakulisowej gry, która od, od wielu tygodni się toczy względem naszej spółki. Co w dupę? Czyli on mu zarzuca, że jednak źle, że nagrał na to milionoszek, co sobie wymyśliła karierę w Indiach, bo ktoś teraz nie chce z nimi współpracować, a współpracował z nią, tak? Ja bym w sumie nie chciał z nimi współpracować, jak oni wspierają takie wydłużki. Ty, to jest dziwne. Chłop zarabia z milionów parę rocznie i nadal. Te... Nie wiem, to jest dziwne. Ty, ty ten chud... co on pije przy... Takie głupoty, że słuchać się nie da. A to już powiedział też Warłamowie, że wielkie firmy zmówiły się na skutek materiału o Natalii Janoszyk. Teraz będą problemy z tego powodu. Będą, będą nas niszczyć. Znam tą jego teorię, e, bo mi o niej powiedział. E, tylko ona jest tak głupia, że nie sądziłem, że kiedyś publicznie ją poruszy w jakikolwiek sposób. Ale widać. Już e... tyle razy pewnie do lustra ją pieprzył, że on mówi, kurde, jakie to jest mądre, idę to powiedzieć przed kamerami. I niestety to powiedział. Instynkt samozachowawczy zaczął, przestał działać, po prostu, zaczął szwankować. Na co byś wydał kilkanaście milionów, tak szczerze? Nie ma chyba jednej rzeczy. Po prostu z tego sobie żył i wiesz, już... I bym reagował z Bahamów, wiesz o co chodzi? Reagował na Twitchu z Bahamów i na esie. ie ta, ta teoria... Jak by macie... przestał streamować? Przecież ja teraz to mam. Czekaj, zlikowałem, że jestem miliarderem, ja pierwszy. Z miasta? Polegają na tym, że y, redaktorzy naczelni czy szefowie największych mediów w Polsce mieli się spotkać i ustalić, że teraz będą niszczyć ludzi z kanału sportowego za to, jak e, ten mainstream oberwał w moim materiale. No, no i zapytał mnie Mateusz, co ja na to? Zgodnie z prawdą. Mógł powiedzieć tak. XD. <grymne> powiedziałem, że mam to w dupie. No, poza tym, no, że w to nie tak. wierzę, to nawet gdyby tak było, to mam to gdzieś. No, co, co, co ja na to? Natomiast Mateusz ma taką swoją teorię, że e, na pudelku pojawiają się specjalnie Uch, praca, Dominik, no. artykuły na jego temat, żeby pod nimi były negatywne komentarze i że to wszystko jest e, sztucznie e, sterowane. Że jak wrzuci zdjęcie na Instagrama, to to potem ląduje na pudelku i tam jest e, szambo w komentarzach. Na no, to mu powiedziałem, żeby nie wrzucał może zdjęć na Instagrama. No nie wiem, co mam mu doradzić więcej z takim problemem. Ty, czyli ten Borek, milioner, który jest, zarządza milionowym biznesem, przejmuje się tym, że jak wstawi zdjęcie na Instagramie, tego wyzywają na pudelku? On się tym przejmuje? Że jak coś wstawi, to oni go obrażają, jakieś hejterzy z pudelka? W ogóle, jacy ludzie piszą komentarze na pudelku. Wyobraź sobie takiego człowieka, E, co ty spamisz jakimś gównem Dobra, odstrzał jednego typa Zapraszam resztę Nie ma czasu napisać czterech zdań A tu Borek bez kontekstu Aha, do tej pory nie miał czasu napisać czterech zdań Ale ma czas na coś takiego No ta, jedzie odebrać pieniądze za filmy Stanowskiego a temu powiedziałem, żeby nie wrzucał, może <laughs> zjeść na Instagrama. No nie wiem, co mam mu doradzić więcej z takim problemem. No. no przepraszam, ale nie wiem. Nie są to rzeczy, którymi ja się zajmuję. Jeśli masz negatywne komentarze, najprościej byłoby pewnie ich nie czytać. To no. też jest jakieś rozwiązanie. Znaczy, w sumie, jedną z najbardziej rzeczy obojętnych mi w życiu jest. Tak to nudzi, że czas zaczął emotki spamować, a ten nie zauważył. Ale zauważ, że to trwa godzinę, a Ty od godziny tu siedzisz i tak, więc chyba tak nie nudzi, nie? To nie jest szkoła, nie przykułem ci kajdanami do ławy. Jest to, co się pisze o Tobie w komentarzach na pudelu. No sorry. Nie wiem, czego ode mnie... tym, że jakiś typ za... za co? A, ale to się dokładnie no ta, to ja. wpisuje w te wieczne spiski, obsesje, intrygi. Informacje z miasta, ludzie na mieście mówią, że ty na mieście powiedziałeś, że. Mateusz. Dobrze ja piszesz, Sajmies. Daj mi spokój. Króciutko. wiesz, koniec kanału sportowego w ciągu najbliższych miesięcy, bo takie do nas dochodzą A, gdzieś sygnały marzele. z miasta. A, no i nie opowiadajcie, że ja w pojedynkę zwolniłem Maszka Dąbrowskiego z Poranku. A no właśnie, to dużo ludzi to mówią, że to on o tym decydował. Ciekawy jestem, co na to odpowie. Bo ja tylko powiedziałem, że nie będę z nim poniedziałek prowadził poranków. Mogliście przesunąć go na inny dzień i zrobić z nim poranek. Mateusz, mogłeś z nim zrobić. Zapomniałem, że nie wstajesz tak wcześnie, przepraszam. E, mógłbyś zrobić z nim poranek, gdybyś wstawał wcześniej. A tak nie zrobiłeś. E... Czyli borek ma coś wspólnego z trąbą, tak? Też, jakby go zaprosili, to by zaspał. <laughs> A poza tym. To przecież nie od razu źle. po tym, gdy wypłynęło to nagranie stare Maćka, to wysłałeś wiadomość, że nie chcesz mieć z tym gównem nic wspólnego i trzeba to jak najszybciej rozwiązać. Było tak, czy nie? Jak ciało On... mnie nie przyjęli, wiadomo. Co, że nie wstaje tak wcześnie? Ja wstałem dzisiaj ósma normalnie, ósma dwudziesta w w zwolnieniu człowieka wargi dowiedzieliśmy się z materiału Krzyśka. To nie była decyzja. Kolegialna, że Krzysiek przyszedł i powiedział, słuchajcie, jest taka sytuacja. 10 lat temu chłopak nagrał taki i taki film, jest o tym głośno chłopak. w internecie. Ty ile jest młodszy z dupy od niego? Że on tak dziwnie o nim mówi, jak. On widzisz i to jest, pokazuje to ego top. On gada o chłopie, który jest młodszy o parę lat. Ale wiesz, no, on jest jakiś youtuber jakiś chłopaczek. Co uważacie, 20 lat? Co robimy, to ile ma bore? Zrobimy złożyć? Prawdopodobnie uznał, że ma prawo do autonomicznej decyzji z racji tego, że pewnie on go tutaj namawiał. Prowadził z nim wspólnie poranek, więc tak jak go zatrudnił, tak sobie postanowił go zwolnić bez naszej wiedzy. Jest teraz to moja decyzja, jak trzeba przed widzami kanału sportowego powiedzieć, że o, on był zły, ale już sobie poszedł. A nie lepiej powiedzieć prawdę. A raczej z Nie lepiej powiedzieć prawdę. Ludzie, dlaczego Wy się tak boicie, prawdy? Po prostu ustalmy fakty i klarownie miarę. to powiedzmy. Zaraz po wypłynięciu starego filmu e, Maczka napisałeś do szefa poranków wiadomość na WhatsAppie, że nie chcesz mieć z tym głównem nic wspólnego i czekasz na jak najszybsze rozwiązanie tej sprawy. Mógłbym tak mówić bardzo. Co? Serio? ale chciałem to zobaczyć do. Napisałeś do szefa poranków wiadomość na WhatsAppie, że nie chcesz mieć z tym głównem nic wspólnego i dowód? czekasz na jak najszybsze rozwiązanie tej sprawy. Mógłbym tak mówić bardzo długo. Założenie kanału... ...godzinka to jest trochę... ...sportowego było świetną decyzją. I kanał sportowy był, albo mógł być fajnym projektem i zawsze będę miał satysfakcję, że jestem tego współtwórcą. Współtwórcą, nie twórcą. Współtwórcą. Przyłożyłem do tego rękę. Chociaż paluszek. Nie wiadomo kim byłem, ale paluszek przyłożyłem. Wie, wie, ale ja jeszcze wiem. bardziej się cieszę, Chyba że dziś. to już za mną. Kiedy jednemu z pracowników kanału sportowego powiedziałem w zaufaniu, że będę odchodził, zaskoczył mnie swoją odpowiedzią. Powiedział mianowicie: Szanuję cię za to, że robisz to w takim momencie, gdy biznes tak dobrze idzie, ale jeszcze bardziej cię szanuję za to, że robisz to dopiero teraz. Odszedłem, bo nawarstwiło się tyle frustracji, tyle złości, okay. tyle z mojej strony niechęci do pracy tam, że po prostu nie chciałem tam dłużej przebywać. Ludzie, Często idą na zgniłe kompromisy za dużo mniejsze pieniądze niż ja, ale mogę sobie pozwolić na to, dzisiaj by na te kompromisy nie iść. Nie chciałem stworzyć firmy, w której sam nie chcę przebywać. Nie chciałem stworzyć takiej firmy, że gdy podjeżdżam na parking i widzę przed budynkiem jakieś samochody czy samochód. To zamiast iść do środka, do redakcji, idę do, do kawiarni. A jak to jest wszystko ustanow... ustawione, jak Stanowski z Borkiem są takimi fajfheadami, że specjalnie to zrobili, teraz będą na siebie nagrywać, wyświetlają się, zgadzają, później się pogodzą, no taki konflikt jak fame, może jakaś waleczka na końcu, co? I potem powrót do spółki. I czeka, masz samochód, odjedzie. Nie chciałem takiej firmy. Jakbym chciał oglądać na co dzień rozjuszone byki, to bym został fanem Rodeo. Ale nie jestem fanem Rodeo. I ja mogę nie mieć racji. Ja mogę na poziomie merytorycznym, ktoś może się ze mną ścierać, że należało tak, zrobić no. tak czy inaczej. Jak ja mówię o własnych emocjach. To jest chore, że wolałem iść w lewo zamiast w prawo, żeby tylko kogoś nie spotkać. W firmie, która w jakiejś części do mnie należy. A tak się czułem. Po prostu takie wytworzyły się napięcia. Dość nie chciało mi się zgadywać, w jakim ktoś przyjdzie nastroju, którą nogę ustanie i czy będzie spoko, czy też będzie miała taki złość. Nie chciało mi się zgadywać, którego, którą wersję kogoś wylosuje danego dnia. Przestań teraz, Mateuszu, pouczać mnie o zasadach, o honorze, o pryncypiach, o biznesie. Po prostu przestań. Ciągle udajesz biznesmena, Albo gangstera i w obu tych. Co ile sprzedał udziału ciekawe? No, ciekawe. W opcjach wypadasz Będzie niewiarygodnie. Dużo. Bez względu na to, czy założysz akurat garnitur, czy futro, i będziesz statystą tak, w teledysku, ciekawskie. w którym ktoś no mówi przejdźmy na tyty kurwo konfidencie. Przejdziemy na. Bez czy założysz akurat garnitur, czy futro, i będziesz. Tak, statystą w teledysku, w którym ktoś mówi przejdźmy na tyty ty, kurwo konfidencie. I cenzury rynek. tu nie była, wcześniej była cenzura w tym odcinku. Kurwo, a to celebryta raper. Nie. <głosy> nie. <głosy> Ty, a może Borek jeszcze nie wyszedł z roli z teledysku. Grał tam dwie sekundy, to może nadal jest w roli? Jak myślisz? Real? To super w ogóle hasło użyte naszego sponsora w świetnym kontekście. Gratuluję. Ci. W ogóle to. Czyli to reklamatyskie? To co on mówił? Kizo? Przejdziemy na ty, ty kurwo, konfidencie a to... <noise> Ty to reklam. <noise> Ktoś mówi: przejdźmy na ty. <noise> ty to jest, to przejdźmy na ty, ta reklama to jest, tylko że Kizo zrobił swoją wersję? Ty ty kurwo, konfidencie. Przejdziemy na ty, ty kurwo, konfidencie cię! Celebryta raper. Ja pierdzielę, ty, a u mnie za jedną. No, dobra, powiem. Jedną setną tego, co jemu zapłacili, u mnie mogliby się reklamować i bym tego nie powiedział. Mówiłbym dziwne słowa i może bym podprogowo mówił żarty radosne, ale nie powiedziałbym tego. Idziesz do Kina na Marvels, ja chyba pójdę w, w niedzielę. A to teraz wychodzi, słyszę raczej. To jest chyba gówno film. Ciekawi mnie, jakie ma opinie, już nawet nie wiedziałem, że to wychodzi. Ja idę w weekend albo w przyszłym tygodniu na coś tam z Tikapurą czy kimś. Nie ja wiem. Nie, no to super w ogóle. Hasło użyte naszego sponsora w świetnym kontekście. Gratuluję ci. W ogóle to ładowanie nas w jakieś współpracy, które mi osobiście nie odpowiadały, zawsze były dla mnie, to zawsze był dla mnie temat mocno bolesny. Przecież. Tobie się wydaje, że przeze mnie nie możesz już formalnie czy nieformalnie, nie wiem kto tam jest, być przy gromdzie. Ale to nie przeze mnie, tylko przez te nagrywki. Kurwa zawsze będzie kurwą. Trzeba zasłużyć, by usiąść przy stoliku prawdziwych skurwieli. <laughs> Ty serio o cenzurze zapomnieli na koniec, bo wcześniej była cały czas. Tak dziwnie się aż to ogląda, nie? Czyk, masz 50 lat. Jesteś super komentatorem. Być może najlepszym w Polsce komentatorem piłkarskim. Masz świetny głos. Masz niesamowity zasób słów, masz charyzmę. Ale nie umiesz oddzielić pewnych rzeczy, nie umiesz się zdecydować. Coś, Czyli przy... w skrócie pomylił odwagę z wiadomo czym, tak? Borek, Rel? To ja co nie przystoi. Ale dobra, nie jestem od tego, żeby dawać ci rady. Daj spokój z tymi farmazonami, populizmem, Chyba to podniesionym tonem. Opowiadaniu o zasadach, obyczajach, o podawaniu ręki. Przecież nie masz do tego mandatu. Nie zauważyłeś, ale już się nikt na tak, to nie nabiera, moza, nawet w więc ja też się na to nie nabiorę. Po prostu daj już spokój, bądź sobą. Teraz będziesz mówił, że ty będziesz dbał o pracowników. Ludzie na X, czyli na Twitterze, pewnie piszą, ile kasy zarobił Stanowski z tego filmu. Oj, no, się tam srają mu wszystko. Ja odszedłem, a ktoś musi o nich zadbać. Jak ta firma ma dobrze funkcjonować, to może Ty o nich lepiej nie dbaj. Może Ty idź do domu. Myślę, że większość z nich wolała... No ale z tego co mówisz, to on większość czasu i tak siedział w domu i nic nie robił. To pewnie się nic nie zmieni teraz, to się nie musisz bać. Żeby, żebyś akurat Ty o nich nie dbał. I jeszcze raz Cię tylko proszę. Ile o wyświetleń? Zaraz zobaczę. Bo nie odzywa to... się na mój temat. A jeśli już się odzywasz, to chociaż przestań mówić o standardach obyczajach, podawaniu rąk, no bądź na chwilę poważny, po prostu bądź na chwilę poważny. Nasze standardy zachowań są X dramatycznie liter, inne. Dlatego między innymi nie chciałem dłużej współpracować. Tam nie masz żadnych punktów stycznych. Mam dość do klejania sobie uśmiechu, żeby udawać, że jest inaczej. Być może znajdziecie jeszcze kogoś. Stalowski na mówił, że się nie pokłócą o kasę. No chyba o kasę się nie pokłócili, tylko bardziej o to, kto ile robi. Tak przynajmniej odbieram to, bo tak płytko jakby na to patrząc, no to można pomyśleć, ale to... A, Smokowski. Aha, ten co mówił, że go nienawidzi. A, okej, okay, okej. Okay. Ale i tak mi się wydaje, że oni o pieniądze się właśnie nie pokłócili, tylko o to, że... Jemu się chciało, a oni fajnie zarabiali pasywnie z niego, aż w końcu się ktoś uznał, że koniec z tym i tyle. Komu się będzie chciało na was pracować, harować, no, wysłuchiwać, znosić, przyjmować. Może ktoś tak.. Stanowski odkrył, że w kapitalizmie szef zarabia więcej, ale ty rozumiesz, że w spółce mieli porówno udziałów. Ja... Ty jesteś pewnie tym człowiekiem, co pisze, że Boxdela wyrzucili swej. Mnie waży, że ma udziały. Powiedział ten łysy medyk, że go wyrzucili, więc nie będzie tam pracował. Taki się trafi. Ale dobra. to już nie będę ja. Nie będę ani za milion, ani za dwa <laughs> miliony złotych rocznie tego robił. Nie dobra. Nie będę, bo Bijemy nie się. mam na to już po prostu ochoty. I być może. Nie, nie dan. Być może zmniejszy Tego się standard uczelności. Być... Dobra, pisałeś innymi słowami rel. Może moje plany nie wypalą. Być może moje dzieci <słuch> będą miały do mnie pretensje. Ej, było tak fajnie, mieliśmy więcej pieniędzy, a teraz ich nie ma. I może będzie mi głupio przed moimi dziećmi, ale wiecie co? Nie będzie mi głupio przed samym sobą. Bo wiem, że musiałem taką decyzję e, podjąć. Odbiłem w bok żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, po prostu, potrzebowałem świeżego powietrza, które, na które tam nie mogłem liczyć. Ale też bez sensu zrobił ten Borek, bo Stanowski odszedł, mógł odejść po prostu w ciszy, każdy mógł mieć to w dupie, przecież Borek mówił, że lubi jak biznes w ciszy, pracują pieniądze, a zamiast tego nagłośnili, zrobili dramę w dupę i teraz ten kanał to się negatywnie odbije na nim raczej. Bo wydaje mi się, że bez tej dramy, to widzowie Stanowskiego nadal by oglądali tam kanał sportowy, kto tam lubi ten sport bardzo, ale oglądaliby też Stanowskiego. A teraz wydaje mi się, że widzowie Stanowskiego odejdą z tamtego kanału i nie będą chcieli go oglądać w ogóle. E, prawie cztery lata próbowaliśmy się polubić, ale łagodnie mówiąc, nie wyszło. I jeszcze no raz tak na koniec. Żałuję, że to nagranie tak. musiało powstać. Bo nic nie mówiłem o naszym rozstaniu, nic nie mówiłem o moich wspólnikach. Sobie, tak, człowiek. No. Odliczałem sobie spokojnie dni do 1 lutego. Natomiast to szkodliwe nagranie, bo ono jest szkodliwe, to jest z, z mojego punktu widzenia wyłącznie samoobrona. Bo nie mogę sobie pozwolić na to, by kłamano na mój temat non-stop i tworzono obraz. Taki, na jakim moim zdaniem nie służyłem. Ja nie muszę być idealnym człowiekiem, mogę mieć mnóstwo wad, ale jeśli chcecie pokazać, kim jestem, to pokażcie chociaż prawdę, nie zmanipulowaną. Mogę być najgorszy na świecie, ale ten wizerunek, który mi e, tworzycie, niech on będzie z Gorek pewnie widzi ten film. Ciście bekę, posypując sobie kreskę koksu z pięcioma paniami lekkich obyczajów. Ja bierze. Podny nawet z najgorszą Ciekawa prawdą. teoria. Bez kłamstw, manipulacji i innych takich e, zabiegów. E, wrzuciłem ten film na Weszło TV, bo ja no nie chcę na nowym ball, kanale yeah. zaczynać od takiej tematyki. Natomiast to, że nowy kanał powstanie, to już wiecie. Kanał 0. Pod filmem jest link e, do tego kanału. Jak Był zostawicie i będziecie chcieli ze mną dalej przemierzać Świat przed. Dobra, nie potrzebę to powiedział już widzę, że Borek odniesie się tylko te ostatniej minuty. Powiem tak, no nagrałeś to po to, żeby się rozpromować na nas <grym> i wypije wszystkie argumenty do śmieci. Internet to zapraszam, będzie mi bardzo miło. Po prostu musiałem zmienić miejsce i je zmieniłem, natomiast każdy mój widz jest cały czas jak najbardziej mile widziany. Teraz no jestem zaraz, przekonany, zaraz. że tworzę miejsce z ludźmi, z którymi chcę je stworzyć. Hmm. Ale tymi ludźmi także jesteście wy, więc e, zapraszam do zostawiania subskrypcji. E, to na pewno mi pomoże na start. Ten rozdział, rozdział kanału sportowego zamykam. Mam nadzieję, że nigdy nie będę już zmuszony, żeby mówić więcej Borek i... Dobrowody w usta nic nie powiedział, tylko że wyciągnął wnioski i mu podziękował na live, ta? Bo live miał. O. Na ten temat, bo Tym razem lepiej niż wtedy odpowiedział. Nie jest Dobra, obejrzeliśmy. Ciekawe widowisko. A ile wyświetleń, widz? Pytał Toma Ej, teraz się wyświetlenia odświeżają na bieżąco. Gdzie trzeba odświeżać? Bo też ten. On 400 tysięcy w sześć chy. Huzaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Kusaria! Brrr! KUSARIA! Mamy szansę! Obudźcie się, Polacy! Kusaria!